Dzień dobry, witamy serdecznie. Myślę, że poczekam jeszcze minutkę, żeby spóźnialscy mogli do nas dołączyć. Dobrze, widzę, że jest nas coraz więcej. Super. W międzyczasie mogą Państwo pisać, skąd Państwo jesteście właśnie i czy też dobrze nas widać i słychać. Super. No dobrze, no to powoli zaczynamy. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze pod tytułem Włącz potencjał, jak wspierać dorastającą młodzież i też dzieci. Dzisiejszy webinar poprowadzą Mateusz Konieczny i Marta Kaśmierska. I za chwilkę im oddam głos do studia. Chciałabym tylko też powiedzieć, że dzisiejszy webinar jest realizowany w ramach projektu Pozarządownik Szkolny 2.0 i jest on finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Ja się nazywam Anna Wuls i jestem koordynatorką tego projektu z ramienia Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Też prowadzimy ten projekt wspólnie z Fundacją Pole Dialogu. Chciałabym już oddać głos Mateuszowi i Marcie, którzy opowiedzą Państwu szerzej dzisiaj o tym temacie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Z Bydgoszczy, Marta Kaźmierczak, bardzo mi miło. Dzień dobry, ja witam Państwa z Warszawy, Mateusz Konieczny. I dzisiaj wspólnie z Martą poprowadzimy dla Państwa webinar, który nazywa się Włącz potencjał, jak wspierać dorastające dzieci w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Będzie troszeczkę teoretycznie, ale bardziej praktycznie, ponieważ chcemy podczas tego webinaru podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem związanym ze wspieraniem młodych ludzi w kształtowaniu swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Ale o tym opowiemy za chwilę. I teraz tak, Marto, przedstawiliśmy się na początku, więc tutaj jeszcze nasze zdjęcie mimo, że widać nas na kanale. Marta, powiesz coś o sobie, czym się zajmujesz? Tak, powiem coś o sobie. Nazywam się Marta Kaźmierczak, jestem na co dzień nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem tam również doradcą zawodowym, także pracuję z młodzieżą starszą. Współpracuję z Uniwersytetem Humanistyczno-Społecznym SWPS z Warszawy, gdzie wraz ze studentami zgłębiamy tajniki doradztwa zawodowego i tajniki coachingu. Mam 19-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel, jako praktyk i jestem też autorką programu, projektu w zasadzie Coaching w Zakładzie Karnym, gdzie wykorzystując narzędzia coachingowe, które na co dzień stosuję w biznesie, wykorzystuję również w pracy z tak zwaną grupą defaworyzowaną. I ja dzisiaj chciałabym również odnosić się do swoich doświadczeń zawodowych, do doświadczeń wolontariackich. Na co dzień prowadzę też firmę szkoleniową, która nazywa się Cel Coaching i Szkolenia i bardzo dziękuję Mateuszowi, że zaprosił mnie do współpracy i do poprowadzenia tego webinaru. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Super, to dziękuję też bardzo Ani za taką i Agnieszce, które koordynują program, że wpadły na taki pomysł, aby zorganizować taki webinar poświęcony właśnie wspieraniu młodych osób. Ja nazywam się Mateusz Konieczny i od 3 lat prowadzę Manufakturę Przyszłości. Jest to organizacja, w której wspiera młodych ludzi w kształtowaniu i realizowaniu swoich projektów indywidualnych i zespołowych. Ponadto jestem doradcą zawodowym, trenerem, prowadzę zajęcia ze studentami i z młodzieżą, a w ramach swojego doktoratu przyglądam się bliżej kwalifikacjom i zatrudnieniu. A taka ścieżka z Centrum Edukacji Obywatelskiej to jest już ponad 10-letnie doświadczenie, więc w tym roku obchodzone współpracy, więc tym bardziej bardzo miło, że jesteśmy z Państwem na łączach. I teraz
przechodzimy do kolejnego kroku, takiego kwestii organizacyjnych. Mamy kilka takich wskazówek organizacyjnych, które chcielibyśmy wykorzystać podczas naszego webinaru. Jeśli pojawią się pytania z Państwa strony związane z poruszanymi przez nas treściami, prosimy o ich zapisanie na czacie. Będziemy na nie odpowiadać, jak będzie to tylko możliwe, ale na pewno na te pytania odpowiemy. W trakcie webinaru przygotowaliśmy ćwiczenia indywidualne i zespołowe. Zespołowe będą wymagały zapisania czegoś w sieci. Indywidualne są to ćwiczenia, które zachęcamy, abyście Państwo je realizowali. One pomogą Państwu wspierać potencjał zarówno swój, jak i swoich dzieci, podopiecznych, uczniów. I w tym celu warto przygotować kartkę i ołówek. Jeśli nie ma ołówka, może być długopis, mazak, coś do pisania, tak żebyście Państwo wyszli z gotowym materiałem, ponieważ część kart pracy przenieśliśmy do takiej wirtualnej strony, ale myślę, że będzie taka możliwość, abyśmy potem je wygenerowali i przesłali do Państwa w formie PDF-ów, tak abyście mogli Państwo z nich korzystać na co dzień. My też cenimy otwartość i poufność, więc wszystkie informacje, które są tutaj właśnie zostają pomiędzy nami, a jeśli pojawią się kwestie techniczne, problemy techniczne i trudności, prosimy o zapisywanie ich najlepiej z hashtagiem tech i Daria, która jest naszym wsparciem, supportem technicznym, będzie udzielała nam pomocy, jeśli coś się stanie technologicznego na naszych łączach. I teraz jeszcze jedna kwestia, już widzieliśmy, że Państwo napisaliście dzień dobry oraz kim jesteście. Więc, i skąd jesteście, więc to też jest ważne. Tak, to jest super. Ja też widzę kilka znajomych nazwisk, nie wiem, czy to jest zbieżność imion i nazwisk, być może się już spotkaliśmy, ale mamy do Państwa taką prośbę. Gdybyście napisali Państwo, też zachęcamy do napisania, skąd jesteście oraz jaką rolę dzisiaj reprezentujecie. Czy jesteście bardziej, czujecie się bardziej dzisiaj rodzicem, czy też rodzicem i doradcą zawodowym, ewentualnie nauczycielem, ponieważ będziemy wtedy wiedzieć, jak niektóre ćwiczenia Państwu przedstawić, abyście mogli je wykorzystywać w swojej pracy, aktywności lub też wsparciu swoich dzieci. Dzieci i młodzieży. Tak, przepraszam, tutaj właśnie młodzieżą jesteśmy do 30 albo 35 roku życia, w zależności jaką definicję wykorzystamy. Więc tutaj tak. Dajemy Państwu chwilę na napisanie. Dobrze. Rodzic, mama, pracowniczka, NGO. Dobrze. Rodzic z Warszawy, nauczyciel, rodzic maturzysty. Super, bardzo ciekawie. Rodzic 19-latka. Cieszę się, bo to jest też tak z mojego podwórka trochę, czyli tak naprawdę ci moi uczniowie, szkoła średnia i co dalej, co zrobić ze swoim życiem. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze piszą do nas nasi uczestnicy. Rodzic 16-latka z Warszawy. Pozdrawiamy studentów, pozdrawiam serdecznie studentów, którzy przybyli na zajęcia. Mam nadzieję, że będzie wesoło i że będzie ciekawie, no i przede wszystkim merytorycznie. 8. klasa podstawówki, też ważny okres w życiu młodego człowieka. Mama maturzysty. Chyba maturzyści dzisiaj będą górą i rodzice 16-latków. Dobrze. To super, że rodzic interesuje się tak bardzo swoim dzieckiem, że chce się zastanowić, czy dziecko ma potencjał i w zasadzie, że jego obecność, tak sobie myślę dzisiaj tutaj na naszym wydarzeniu, jest dla tego rodzica też, myślę, wydarzeniem. Zobaczymy. Super. Dobrze, czyli tak, to już dziękujemy Państwu za wypowiedzi, więc także tutaj na pewno cieszymy się, że jesteście Państwo tak bardzo różnorodną grupą i przejdźmy do tego, co się dzisiaj wydarzy. Teraz po pierwsze też dodam, że w niektórych treściach przygotowaliśmy webinar i treści z perspektywy rodzica, ale też one są na tyle uniwersalne, że one dotyczą Państwa i Państwa aktywności, zawodów, które Państwo wykonujecie, więc mamy nadzieję, że treści będą pomocne. I co dzisiaj się wydarzy? Zaczniemy od tego, aby przybliżyć sobie, czym tak naprawdę jest potencjał. Potem zachęcamy Państwa do tego, aby włączyć potencjał swojego dziecka, podopiecznego, ucznia, osoby młodej, z którą Państwo macie kontakt na co dzień. Wskażemy też na pokolenia i rynek pracy przyszłości, taka zajawka pokazując, dlaczego ten temat dzisiaj jest bardzo ważny i dlaczego warto też mówić o takich kwestiach ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Opowiemy sobie również o aktywności ucznia. Tutaj przedstawimy Państwu
dane z jednego badania dotyczącego potrzeb młodzieży, w którym to jest badanie, które też realizowałem z młodzieżą z województwa zachodniopomorskiego, ale o tym też za chwilkę. Powiemy sobie również o wolontariacie i o tym, co można robić dalej oraz podsumujemy, to będzie nasz webinar, to będzie taka sesja poświęcona pytaniom, Państwa pytaniom do nas, tak, na które bardzo chętnie będziemy odpowiadać. I mamy pierwszą aktywność dla Państwa. Czym dla mnie jest potencjał? Za chwilę podeślę Państwu na czacie link. Tak, link już jest wyświetlony, wysłany. Zachęcam. Jest, pojawił się? Tak, jest link, oczywiście. Zachęcamy do kliknięcia w ten link oraz wpisania w Mentimeterze. Jest to aplikacja, którą też można wykorzystywać w pracy z młodymi ludźmi, na pewno część z Państwa ją zna, do wpisania swoich trzech, maksymalnie trzech skojarzeń związanych ze słowem potencjał. Z czym Wam się Państwu kojarzy to słowo, kiedy je słyszycie? Zachęcamy do wpisywania, a my już za chwileczkę otwieramy aplikację. Jak to będzie? Abyśmy mogli wszystko zobaczyć. Jakie będą wyniki naszego zadania pierwszego? Tak, ja już udostępniam ekran. Tak, już mamy pierwsze odpowiedzi. Dobrze. Czym dla mnie jest potencjał? Odpowiedzieliście Państwo, że to tak naprawdę możliwości. Możliwości, które posiada każdy człowiek, ja dodałabym jeszcze, że każdy młody człowiek szczególnie, talent, zdolności, samorealizacja, ale to też chęci. To także predyspozycje, wartość, obszar do pracy własnej, a także zasoby. Zasoby, a jak zasoby, to również energia. Jako coach powiem, że w coachingu mówimy, że każdy ma zasoby. Jako nauczyciel i doradca zawodowy myślę, że śmiało mogę tak powiedzieć, oczywiście też, że każdy z nas ma jakieś zasoby. Potencjał bardzo często, nie chcę powiedzieć, że jest mylony, może zamiennie używane jest słowo talent, że młody człowiek ma do czegoś talent, my sami mamy do czegoś talent, ale bez wątpienia potencjał kojarzy się z rozwojem. Rozwój i potencjał to są takie dwie integralne części rynku pracy, doradztwa zawodowego, części, które, obszary, które są ważne, ponieważ one tak naprawdę generują możliwości. Możliwości, w których młody człowiek szuka siebie i szuka też drogi do swojego celu zawodowego. Nie ukrywajmy, że jak mieliśmy sami lat 16, 15, 16, nie do końca wiedzieliśmy też, kim chcemy być. I bardzo często ta nasza droga zawodowa związana była z tym, że ktoś nam powiedział, w czym moglibyśmy, w jakiej firmie moglibyśmy pracować, w jakim zawodzie moglibyśmy pracować, albo ktoś określił, do czego po prostu się nadajemy. Aby do czegokolwiek się nadawać, musimy mieć oczywiście predyspozycje, tak jak Państwo napisaliście, dyspozycje i myślę, że sami musimy stworzyć też sobie szansę na rozwój, szansę do tego, by przede wszystkim poznać siebie i zastanowić się, w jakim kierunku zawodowym chciałbym pójść. Ja wczoraj podczas wstępnej konsultacji z Mateuszem, kiedy planowaliśmy nasz webinar, powiedziałam o tym, że to pokolenie młodych ludzi, które wkracza na rynek pracy, to pokolenie, które szuka. Szuka siebie i szuka swojego obszaru zawodowego, w którym chciałoby się sprawdzić albo którego chciałoby spróbować. Zaznaczyliście Państwo jeszcze, że tak naprawdę potencjał to jest gotowość. Oczywiście gotowość do tego, by zmienić coś w swoim życiu, ale też aby dowiedzieć się w wyniku podjętej drogi, tej wczesnej drogi zawodowej, oczywiście też poprzez wolontariat, do czego ja tak naprawdę mam zdolność i w którym kierunku chcę pójść. Tak pokrótce. Czy Mateuszu coś dodasz? Ja bym teraz mógł przejść do kolejnego slajdu, na którym zebraliśmy z odpowiedzi z potencjałem. Teraz mam prezentację i wrócimy do prezentacji. Tak. Już jesteśmy. Tak. I mamy definicję potencjału. No, nie byłabym polonistką, gdybym mnie tutaj nie podała, że to jest definicja ze słownika języka polskiego, który definiuje potencjał w sposób następujący, że jest to sprawność i wydajność czegoś, czyjejś możliwości w jakiejś dziedzinie.
Bardzo często utożsamiany jest potencjał z zasobami, o czym już mówiłam wcześniej, z talentem, który mamy do czegoś, z kompetencjami, które posiadamy, aby wykonywać dany zawód, a także z możliwościami, które stworzymy sobie jako ludzie, aby się rozwijać, ale też z możliwościami, które rodzic może stworzyć swojemu dziecku, aby poznać jego potencjał, czemu służą, jak myślę, liczne zajęcia dodatkowe, na które Państwo wozicie z radością swoje dzieci, aby sprawdzić, do czego te dzieci też się nadają, co sprawia im radość, bo nie ukrywajmy, że większość młodych ludzi chciałoby mieć pracę, która po pierwsze da im zasób finansowy właściwy, jak określają, ale też spowoduje, że to będzie praca radosna, praca, do której będzie się chciało pójść. Też dodam, że dzisiaj będziemy akurat do tych czterech terminów, o których mówiliśmy, oprócz potencjału, będziemy nawiązywać i przygotowaliśmy dla Państwa ćwiczenia, które będziecie mogli Państwo zrealizować albo dzisiaj samodzielnie, albo z młodymi ludźmi, którzy są w Państwa najbliższym kręgu. I myślę, że przechodzimy już do pierwszego ćwiczenia, które z Martą nazwaliśmy heksami potencjału, więc Marta, dam sobie przestrzeń. Dobrze. Określenie potencjał kojarzy mi się też z tym, że ja jako doradca zawodowy stawiam diagnozę. Diagnozę, do czego ten młody człowiek się nadaje. A diagnoza jest postawiona w zasadzie tylko po to, aby doprowadzić do działania. Jako coach sformułowałam dla Państwa następujące pytania. Czym jest dla Ciebie potencjał? Myślę, że warto sobie odpowiedzieć sobie samemu, jako rodzic, jako nauczyciel, jako doradca zawodowy. Czym jest dla mnie potencjał? Jaki ja mam w ogóle potencjał? Jak ten potencjał wykorzystuję? Oczywiście, po czym poznasz, że ktoś ma potencjał? Czy patrząc na swoje dziecko, celowo używam pytania zamkniętego, czy patrząc na swoje dziecko widzisz, że ma jakiś potencjał? Jeżeli tak, to zastanów się, do czego ten potencjał przyda mu się w dalszym życiu. Trudno czasami rozpoznać potencjał, bo na los młodego człowieka nakładają się jego historie domowe, historie prezawodowe, tak bym je określiła. Niemniej jednak uczniowie bardzo chętnie podejmują różnego rodzaju aktywności, aby znaleźć swój potencjał. Oczywiście znaleźć go również przy wsparciu ukochanego rodzica. W jaki sposób dbasz o swój potencjał? Co robisz z tym potencjałem? Jak ktoś ci mówi, że masz potencjał albo że masz talent, to co dalej z tym talentem robisz? Co robisz z tym potencjałem? Z tymi zasobami, które posiadasz? W jaki sposób dbasz, aby ten potencjał właściwie rozwinąć? Zastanawiam się też, co wzmacnia potencjał, który posiadamy, który posiadają młodzi ludzie. Co wzmacnia, ale także kto wzmacnia. I to pytanie można też sformułować inaczej. Co osłabia potencjał waszego dziecka albo kto osłabia potencjał waszego dziecka. Często młodzież funkcjonuje w schematach albo w przekonaniach, że ktoś jest od nich lepszy. Bardzo często rodzic też mówi, że wie pani, mam dwóch synów. Jeden z nich jest zdolny, a drugi jakoś tak pomalutku. Myślę sobie, że warto zastanowić się nad tym, czy ja jako rodzic wzmacniam potencjał mojego dziecka, czy nauczyciele, z którymi ma do czynienia moje dziecko, z którymi spotyka się moje dziecko, również ten potencjał wzmacniają. W jakich obszarach swojego działania widzisz szansę na rozwój swojego potencjału? To jedno z pytań, które bardzo często zadaję mojej młodzieży, już nastoletniej, młodzieży, która szuka, która zastanawia się, czy mimo tego, iż jest uczniem potocznie zwanej samochodówki, czy na przykład nie może piec ciast, nie może pójść do szkoły fryzjerskiej, bo coś kocha, bo coś lubi. I myślę, że potencjał tożsamy jest z różnymi obszarami działania. Nie można wskazać tylko jednego obszaru działania. To mówię też z doświadczenia doradcy zawodowego. Po co człowiekowi tak naprawdę potencjał? Zapytajcie Państwo sami siebie, zapytajcie też swoich najbliższych, po co człowiekowi potencjał? Jak wyglądałoby życie człowieka, gdyby nie miał potencjału, albo gdyby twierdził, że dawno, dawno temu ktoś mu powiedział, że do niczego się nie nadaje. Jestem dowodem na to, czy moje działania są dowodem na to,
że oprócz pracy w szkole i wskrzeszania potencjału wśród młodych ludzi i słuchania ich uważnie, znajduje też potencjał w grupie defaworyzowanej, tak jak Państwu mówiłam, w osadzonych, to w ramach współpracy też tutaj z zakładem karnym. Od diagnozy do działania, czyli najpierw zdiagnozuj kogoś, czy ktoś ma potencjał, przyjrzyj mu się uważnie, też aby to nie była taka twarda diagnoza, a następnie przystąp razem z tą osobą do działania. Towarzysz swojemu dziecku, towarzysz swojemu uczniowi, towarzysz swojemu klientowi w doradztwie zawodowym w jego rozwoju. I piękne będzie to, kiedy przyjdzie czas na efekty, oczywiście nie obędzie się bez potknięć, ale kiedy przyjdzie czas na efekty i ten młody człowiek zauważy, że ma potencjał, który może rozwijać albo który może poszerzać, o kolejne obszary potencjału. Ja też takiego teraz poziomu bardziej praktycznego, jak teraz tę treść i akurat ten slajd można wykorzystać w pracy z młodzieżą. My też podejmiemy Państwu te slajdy, tak żebyście mogli Państwo z nich korzystać. Być może też zasadne byłoby na przykład wydrukowanie, ewentualnie przerobienie tego na formę cyfrową i tak, aby zadać pytanie, pracując z młodymi ludźmi, pytając się o ich potencjał, o ich zdolności, umiejętności, o kompetencje. Być może wydrukowanie tych pytań albo zadanie tych pytań młodzieży pozwoliłoby jej uświadomić sobie tak naprawdę, jak oni rozumieją potencjał, bo być może to będzie zupełnie inna definicja potencjału, być może będą akcentować bardziej kompetencje, być może to będzie konkretny talent, a być może to jeszcze będzie coś zupełnie innego, o czym nie mamy pojęcia. Dla mnie osobiście też pytaniem to, o którym mówiłaś, Marto, jest też to, co wzmacnia, co ewentualnie są o sobie potencjał, czyli z jakie mam też możliwości, jakie zasoby, z których mogę korzystać, ewentualnie jakich zasobów mi brakuje w najbliższym otoczeniu, które pozwolą mi czegoś doświadczyć, coś zrozumieć. I dzisiaj podczas prezentacji pokażemy Państwu kilkanaście programów takich skierowanych do młodych ludzi. Większość z nich jest zupełnie bezpłatnymi programami, w których młodzi ludzie mogą wziąć udział, w których mogą rozwijać swoje umiejętności. Przedstawimy również taką potencję i możliwości tkwiące w grze w zmianę, o której... To ja piszę. Chciałam tylko wejść w słowo, Mateuszu, że będę pisać różne ciekawe pytania, których nie mamy w prezentacji, a które się pojawią. Jasne, dobra, więc o zasobach dzisiaj będziemy jeszcze mówić, więc jeśli macie pytania też idąc śladem Marty, to też Państwo, zachęcam Państwa do ich zadawania na czacie i myślę, że teraz możemy przejść do kolejnego slajdu. Uczeń z potencjałem. Nie wiem, Marta, chcesz, to bliski temat Tobie, więc to jeśli chodzi o uczniów. Jeśli chodzi o uczniów, to oczywiście jak najbardziej. Jeśli chodzi o klientów coachingowych, biznesowych, to również jak najbardziej. Ale powiem tak, ja bym powiedziała uczeń z potencjałem, a przede wszystkim człowiek z potencjałem. Dla mnie uczeń, który ma potencjał, to uczeń, który jest ciekawy świata. Ale myślę też, że jest ciekawy świata dzięki temu, że stwarza mu warunki, aby jego ciekawość ujrzała światło dzienne. Aby mógł pytać, aby mógł szukać z moją pomocą albo z moim lekkim nakierowaniem. Taki uczeń z potencjałem jest też uczniem wrażliwym na problemy. Rok temu zdarzyła mi się sytuacja, że po raz pierwszy otrzymałam klasę pierwszą jako nauczyciel języka polskiego i była to młodzież po podstawówce. Nie mam doświadczenia w pracy z dziećmi ze szkoły podstawowej, tudzież po podstawowej, bo dotychczas przecież przychodziła młodzież po gimnazjum. I muszę Państwu się przyznać, że na początku bardzo sceptycznie zareagowałam na pomysł mojego pana dyrektora, ale potem pomyślałam sobie, że może warto wykorzystać potencjał tej młodzieży, potencjał oparty na niezwykłej wrażliwości. I tak jak mówię, że w małżeństwie trzeba się dotrzeć, tak dotarliśmy się z klasą pierwszą, która obecnie jest klasą drugą i przeprowadziliśmy kilka świetnych akcji. Zbiórka nakrętek dla chorej dziewczynki, zbiórka różnego rodzaju koców na rzut dla schroniska dla psów. Te dzieciaki pokazały mi też obszar swojej działalności wolontariackiej. Pokazały, że uczestniczą w różnego rodzaju wolontariatach, że szukają, ale przede wszystkim, że są wrażliwe na problemy. Zauważyłam też, że ta wrażliwość tego ucznia z potencjałem na problemy innych to także jego wrażliwość własna.
że istnieją obszary w życiu tego młodego człowieka, które wymagają dopracowania, uzupełnienia, ale one są integralną częścią młodości, integralną częścią potencjału, który przecież ten młody człowiek ma. I bardzo cieszę się też z tego, że młody człowiek, ten uczeń z potencjałem, jak go tutaj określiliśmy, próbuje wyjść poza swoją strefę komfortu. Ale cieszą się również z tego jako nauczyciel, że poza strefę komfortu wychodzi także rodzic, który przychodzi, rodzic ucznia, który przychodzi i mówi: zróbmy coś razem, działajmy, wesprzyjmy. Tak naprawdę młodzież świetnie odnajduje się w wolontariacie, czasami wymaga tylko lekkiego nakierowania, ale też młodzież jest świetnie zorientowana w obszarach wolontariatu, z których może korzystać. I bardzo się cieszę, że ja jako nauczyciel, bo mogę mówić oczywiście tylko za siebie, stwarzam możliwości mojej młodzieży, aby wypowiedziała się na temat wolontariatu, aby przedstawiła swój punkt widzenia, ale przede wszystkim, aby zachęciła innych młodych ludzi do tego, by dać coś drugiemu człowiekowi. Chociaż myślę sobie, że to nie jest tak do końca dać coś drugiemu człowiekowi. Powiedziałabym wziąć coś od drugiego człowieka. Nie oszukujmy się. Ten młody, wrażliwy człowiek korzysta również na tym, że jest potrzebny, że dowiaduje się, wychodząc poza swoją strefę komfortu, wielu ciekawych rzeczy o sobie, o tym, jak reaguje na krzywdę innych, o tym, jak naprawdę pracuje się, będąc wolontariuszem w jakiejś korporacji, czy w przypadku mojej szkoły warsztatu samochodowego. Jak to się dzieje w rzeczywistym środowisku pracy? Cieszy mnie to niezwykle, że jako doradca zawodowy uwrażliwiam też młodzież na właśnie rzeczywiste środowisko pracy. Nie chcę, aby wydawało im się, że zawsze jest różowo, ale chciałabym, aby każdy z nich odkrył swój potencjał i aby mógł z tego potencjału korzystać. Takie moje doświadczenie, Mateusz. Dla mnie też jest bardzo, właśnie od 10 lat pracuję z młodzieżą i też wspieram ją w realizacji różnych projektów, czy też to w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy też w innych programach społecznych i wolontariackich. Wspólnie z młodzieżą tworzymy i realizujemy projekty społeczne lub też jakby dochodzimy do etapu, kiedy młodzi ludzie sami realizują projekty. I ostatnio, w zeszłym tygodniu doświadczyłem sytuacji, kiedy w jednym z programów, w którym młodzi ludzie mogą zrealizować własny projekt, mówię tu o uczniach szkół ponadpodstawowych, dotarły do mnie właśnie sygnały, że to właśnie jakby zastanawiam się, taka też refleksja, którą być może rzucam teraz do dyskusji, na ile opiekunowie i też rodzice mogą też stworzyć sami tę strefę komfortu młodego człowieka, któremu nie mogą pozwolić na wyjazd poza miejsce zamieszkania na warsztaty, bo akurat tego dotyczył program, że młodzież miała wyjechać poza swoją miejscowość na kilkudniowe warsztaty, podczas których uczyłaby się realizować własne działania społeczne i wolontariackie. I faktycznie to jedną z przeszkód to było właśnie głos rodziców, którzy mówili, że jednak młodzi ludzie nie mogą wyjechać. Jeśli chodzi o problemy, na które są wrażliwi młodzi ludzie i też działania wolontariackie, o których mówiła Marta, o tym dzisiaj będziemy mówić, jakie działania wolontariackie mogą angażować się uczniowie oraz też dlaczego warto angażować się w działania wolontariackie oraz jakie korzyści, takie nie tylko dotyczące pomocy innym osobom, grupom czy też organizacjom, przynoszą młodzi ludzie będący wolontariuszami czy też wolontariuszkami. Zapisałam dwa pytania. W jaki sposób ty sam tworzysz strefę komfortu swojego dziecka? Celowo używam słowa tworzysz, bo rodzic bardzo często tworzy strefę bezpieczną, strefę, z której tak naprawdę to dziecko nie chce wyjść. Nie chce szukać, bo wszystko ma. Ale też często rodzic projektuje obawy, swoje obawy, właśnie projektuje na to dziecko te swoje obawy, gdzie się przenosi, tak? I zadałam sobie też drugie pytanie. Na ile pozwalasz swojemu dziecku wyjść poza strefę komfortu? Bo tak naprawdę wyjście poza strefę komfortu w przypadku ucznia to jest proces. Proces, który każdy uczeń, uważam, powinien przejść. Począwszy od robienia kanapek, a skończywszy na jakichś działaniach właśnie wolontariackich. Rozumiem, że oczywiście są etapy rozwoju dziecka, że to dziecko dojrzewa. Niemniej jednak rodzic czasami, tworząc zbytnią strefę komfortu dla tego dziecka, powoduje, że to dziecko zamyka się na wolontariat i zamyka się na różnego rodzaju inne działania. Takie pytania do przemyślenia. Przesuwamy kolejne. Mamy.
Dobrze. Style kierowania wychowawczego. Kto z Państwa reprezentuje szkołę, to wie, że stara szkoła mówi, że mamy coś takiego jak style kierowania wychowawczego. Jak te style kierowania wychowawczego mają się do potencjału powierzonego nam dziecka, a Państwo możecie zadać sobie pytanie, jak mają się do potencjału Waszego dziecka. W szkole obowiązuje taki styl autokratyczny. Wielu nauczycieli wyznaje go nadal i ten styl oparty jest tak naprawdę pokrótce na tym, ja tutaj rządzę, ja rządzę tutaj w tej klasie. I ten styl troszeczkę powoduje ubezwłasnowolnienie uczniów, zabranie im możliwości swobodnego wypowiedzenia się, a z drugiej strony nałożenie na siebie olbrzymiego ciężaru nieustającej kontroli. Jak będzie, co będzie, jak te dzieci sobie poradzą i w zasadzie takie przewidywanie też, czy próba przewidywania, co ma nastąpić. Nie ukrywam, że jako młody nauczyciel rzeczywiście przedstawiono mi ten styl autokratyczny i sobie pomyślałam, on jest dobry. On jest dobry, bo trzeba te dzieci trzymać krótko, to jest młodzież ze szkoły średniej, ale potem wiecie Państwo, po iluś latach, niestety latach i nie boję się do tego przyznać, doszłam do tego, że ten styl bardzo obciąża mnie jako nauczyciela, ponieważ nakłada na mnie ciężar przewidzenia, co będzie z tą młodzieżą i pozbawienia ich możliwości konfrontacji sytuacji życiowych, w których się znajdą. Styl liberalny. Styl liberalny to tak zwana swoboda, mówiąc pokrótce. Róbcie, co chcecie, żeby tylko nie było konfliktów, żeby wszystko było dobrze, ale w tym stylu liberalnym, który nie ukrywam, podoba się młodzieży, brakuje przewodnika, kogoś, kto czuwałby, kto by towarzyszył, a nie był tak naprawdę takim kompanem, kompanem biesiady, kompanem swobody. Styl liberalny nie da dobrych efektów dydaktycznych, bo młodzież nie będzie umiała do końca pokierować sobą i tym samym swoim potencjałem. Stylem, który popieram i który sama wyznaję, który sama stosuję, jest styl demokratyczny. Partnerstwo. Partnerstwo oparte przede wszystkim na szacunku. Ja nie krytykuję nigdy młodych ludzi za to, jak wyglądają, do jakich grup pozaszkolnych przynależą, bo uważam, że to jest proces szukania. Szukania przez nich tego, kim są i kim będą, tego obszaru socjalizacji. Oczywiście każdy z nich przechodzi socjalizację pierwotną, przechodzą socjalizację wtórną, ale ja jako nauczyciel powinnam być i jestem dla młodzieży partnerem. Wszelkie trudne sytuacje, które zdarzają się w szkole, a powiem Państwu, że jest ich w zasadzie coraz więcej, rozwiązujemy razem, czasami wspierając się różnego rodzaju specjalistami, którzy gdzieś są też i towarzyszą w tym procesie zmiany. Natomiast styl demokratyczny daje mi jako nauczycielowi, jako doradcy zawodowemu taką możliwość, że ja poznam to dziecko. Poznam, ponieważ znajdę czas, że ono otworzy się, że porozmawia, że powie o swoich problemach związanych z obszarem zawodowym. Wielu moich uczniów, zarówno tych z pierwszych klas, jak i drugich, a nawet czwartych, czyli klas maturalnych, nie wie, co dalej począć ze sobą w życiu. Często jest tak, że wybierają ten zawód, kierując się przekonaniem, że ktoś powiedział, że będę się nadawał na mechanika samochodowego, że będę się nadawał na mechanika motocyklowego, lakiernika i tak dalej. Cieszę się, że ten styl wychowania, kierowania wychowawczego, który obrałam i który też myślę obiera wielu nauczycieli, sądząc, mówiąc o stylu demokratycznym, pozwala odkryć potencjał. Potencjał naszego ucznia, naszego szkolnego dziecka. Może warto zadać sobie pytanie, jaki styl kierowania wychowawczego obraliście Państwo wy w swoich rodzinach, z jakiego stylu korzystacie i też czy możliwe jest przenikanie się, to znaczy, że gdzieś tam do jakiegoś momentu styl autokratyczny, liberalny w którymś wieku, no ale przede wszystkim styl demokratyczny. I też tak, Marto, mówisz, skojarzyło mi się z też Fryderykiem Laloux, którego też po tym, jak poznałem różne modele zarządzania według Laloux, zwłaszcza podoba mi się ten turkusowy model zarządzania, który jest bardzo takim typowo demokratycznym, bardzo włączającym i opartym na partycypacji sposobem, gdzie wszyscy są ze sobą równi, podejmują wspólnie decyzje i też przyglądając się i nawet na jednej z konferencji poświęconej edukacji też przedstawiałem ten model, przynosiłem modele zarządzania Laloux na szkoły i udało mi się znaleźć też w polskich szkołach, jest
w Polsce jest kilka, czy też kilkanaście szkół opartych na modelu takim turkusowym. Jest to bardzo nieliczne, ale też jest sporo narzędzi. Zdaję sobie sprawę, że w Państwa placówkach lub też, czy też domach, organizacjach takie modele albo też część tych takich główne założenia są wdrażane, że faktycznie dyskutuje się i rozmawia o naszych wspólnych potrzebach i też wartościach. Ten temat wartości, który też wspólnie wczoraj z Martą, on się też u nas pojawił podczas naszego rozmawiania, bo coraz więcej też rozmawiamy o wartościach i też doświadczeniu jednego z projektów, w którym faktycznie chodziło o te same, ludzie startowali z tego, że mieli takie same potrzeby, mieli takie same wartości, ale zupełnie inaczej je artykułowali i stawiali akcenty na różne sytuacje. Więc jak gdyby proces tego facylitowania tej grupy był dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem też edukacyjnym i też takim mentorskim, ale też jest to jeden z tematów i też super, że Marta go napisałaś, że jakimi wartościami kierujesz się w swoim życiu i być może też temat właśnie, co jest dla nas ważne, aby o tym porozmawiać ze swoim dzieckiem, ze swoim podopiecznym, czy też uczniem. I teraz ale przede wszystkim, jeżeli mogę jeszcze dodać, przede wszystkim wytłumaczyć temu dziecku, temu uczniowi, tej młodzieży, jak ja to mówię, co to jest ta wartość, co to jest ta wartość, czym dla mnie jest wartość. I trzeba też zaznaczyć, że wartości zmieniają się, ponieważ my jako ludzie jesteśmy na różnych etapach życia. Jest, dla kogoś może być wartością praca, dla innego może być wartością rodzina i tak naprawdę trzeba pokazać zmienną wartości. Myślę, że one są uzależnione od wieku, ale też od pozycji, którą zajmujemy, nawet w grupie rówieśniczej. I nie zawsze te wartości, które ja mam jako nauczyciel, są wartościami moich uczniów. Niemniej jednak, chcąc zapewnić dyscyplinę i szacunek przede wszystkim sobie, ale i uczniom, mówię bardzo często o tym, że szacunek jest fundamentem naszej relacji. Szacunek jest wartością naszej współpracy na kilka dobrych lat, mówiąc o tych latach, na które przyszła młodzież do szkoły. I myślę sobie, że jak młody człowiek usłyszy od nauczyciela, że jesteśmy tak naprawdę, mamy jedne wartości, tożsame z tym, co mówimy, jak się zachowujemy, to też będzie wsparcie. Wsparcie również naszego potencjału, o którym dzisiaj mówimy. Tak, przygotowaliśmy dla Państwa też jeden ze slajdów, na którym teraz chcielibyśmy przejść do Państwa perspektywy, aby też zastanowić się, w jaki sposób pytać dziecko i rozmawiać z dzieckiem o potencjale. Przygotowaliśmy 6 pytań, po czym poznajesz, że Twoje dziecko ma potencjał? Czy są jakieś też przesłanki ku temu, że widzimy, na przykład jest moje dziecko, czy też mój uczeń, uczennica jest bardzo dobry w konkretnych umiejętnościach, czy też w konkretnych działaniach, które podejmuje, jest wyróżnia się na przedmiotach ścisłych, czy też humanistycznych. W jaki sposób wspierasz potencjał Twojego dziecka? Znaczy też w jaki sposób, jakie my działania podejmujemy już teraz, kiedy też mówiliśmy o różnym wieku uczniów, o 8-latkach, o 11-latkach, o 19-latkach i maturzystach, co my robimy, aby pomóc w rozwoju potencjału swojego dziecka. Tutaj przyszła mi ostatnio jedna z mojej praktyki, jedna z moich klientek, która dostała się na studia, teraz będzie na pierwszym roku studiów. Okazało się, że zapisała się na uczelnie w różnych częściach Polski, co wiązało się też z przeprowadzką z jej domu rodzinnego do większego miasta i faktycznie wybrała różne kierunki studiów. I w pewnym momencie była w dużym dylemacie, kiedy musiała wybrać konkretną uczelnię, ponieważ nie dostała się na ten swój wymarzony kierunek do Warszawy, tylko do innego miasta. I wtedy był proces takiego rozważania, czy faktycznie mogę iść tutaj, czy też mogę iść do innego miasta. I teraz zastanawiam się, czy perspektywa wyjazdu była ważniejsza, czy samego kierunku studiów. Ale zadałem pytanie, ale słuchaj, gdyby, czy wcześniej sprawdziłaś na przykład, co możesz robić po tym kierunku? Czy sprawdziłaś faktycznie, czym różni się konkretny kierunek od drugiego? Czy zobaczyłaś, na przykład śledziłaś losy absolwentów, co oni robią na przykład, co można robić po tym kierunku? Czy na przykład kliknęłaś na konkretną stronę, do której link za chwileczkę Państwu przekażemy, aby zobaczyć. I faktycznie wtedy dopiero, ale po momencie już rekrutacji i rejestracji na studia, kiedy oczekiwała na wyniki już pierwszej tury albo drugiej tury, wtedy uruchomił się w niej proces, który powinien być chyba moim zdaniem miesiąc wcześniej, czyli przed momentem aplikowania lub też przed momentem ogłoszenia wyników matury. Więc to jest też, jakie my działania podejmujemy jako pedagodzy, jako doradcy zawodowi, jako rodzice w tym, aby wspierać potencjał, gdyby też wydobywać potencjał z młodego człowieka. Też kolejne pytanie, które się pojawiło, to co interesuje Twoje dziecko? W czym syn, córka, w czym też uczeń, uczennica jest bardzo dobry? Co robi? Czym się wyróżnia na tle innych osób, na tle swoich rówieśników? W czym jest dobre Twoje dziecko?
Jak reagujesz, kiedy twoje dziecko mówi, że jeszcze nie wie, co chce w życiu robić? I to jest może pytanie, które teraz moglibyśmy zadać Państwu. Czy spotkaliście się Państwo z takim pytaniem, kiedy być może zadawaliście pytanie swoim dzieciom, uczniom, podopiecznym, kiedy dziecko powiedziało, że jeszcze nie wie, co chce robić w życiu? Napisałam nawet taką myśl, czekając oczywiście na to, co napiszą nasi uczestnicy. Bądź uważny, daj sobie przestrzeń, by poznać swoje dziecko. Odkrywcze było dla mnie to, kiedy rodzice moich uczniów zapytani, co interesuje wasze dziecko, nie wiedzieli do końca. Kilku powiedziało, że motoryzacja, ale tak naprawdę nie było w nich tej uważności na to, aby zainteresowali się tym, co tak naprawdę lubi ich dziecko. Rozumiem, że może to wynikać z perspektywy i dynamiki naszych czasów. Niemniej jednak ta uważność na to dziecko, na ucznia, na klienta, który przychodzi do doradcy zawodowego, myślę, że to jest integralna część w ogóle drogi zawodowej. Rodzic powinien być uważny, powinien sobie stworzyć przestrzeń do tej uważności, ale też zapisałam Państwu wcześniej pytanie, czego potrzebujesz na danym etapie życia. Pytam moich uczniów, młodych ludzi, czego potrzebujesz na danym etapie życia i oni często mówią, nie wiem. Nie wiem, na jakim etapie życia jestem. No jest ta szkoła, ale nie wiem, co dalej. Nie umiem nawet pomyśleć sobie, co bym dalej chciał robić. Ja też myślę, że dla wielu, Mateuszu, rodziców to pytanie, w czym to dziecko jest dobre albo co interesuje, może być pytaniem, które będzie denerwować, bo tak naprawdę może mieć też dziecko mnóstwo zainteresowań i może nie mieć też możliwości wyboru jednego z nich, bo wszystkim się interesuje. Też tacy uczniowie się zdarzają. A jak reagujemy, kiedy dziecko mówi, że nie wie, co chce robić w życiu? Są rodzice, którzy reagują dynamicznie i mówią do dziecka, bo to wiem od uczniów, że tyle pieniędzy wydałem na twoje konie, tyle pieniędzy wydałem na twoje różne sporty. I jak ty nie wiesz, kim chcesz być? To też konfrontuje tak naprawdę dziecko z tym, jaka jest jego w ogóle sytuacja jako dziecka. Czyli musi tak naprawdę to dziecko szukać. Celowo używam słowa musi, bo mam nadzieję, że to dziecko chce szukać. Chce, ale też jest przymuszone niejako przez społeczeństwo do tego, by szukać swojej drogi zawodowej. No bo kimś trzeba być, tak? Młodzi ludzie, maturzyści dzisiaj powiedzieli do mnie, że przecież kimś trzeba w życiu być, no bo jak to można być nikim? I to też otworzyło taką ciekawą dyskusję tak naprawdę. To jaki ja mam potencjał do tego, by być w życiu kimś? I czy ja w ogóle mam potencjał? I moi uczniowie z kolei maturzyści wskazali, że rzeczywiście potencjał to są możliwości. Możliwości, które ma człowiek i albo z nich korzysta, albo z nich nie skorzysta. Widzę, że ktoś do nas pisze, bardzo się cieszę, że będą przychodzić wiadomości. I teraz mam jeszcze jedno pytanie na naszej liście, też pytanie do refleksji. Kto wspierał ciebie w szukaniu twojego potencjału? Czy byli to jakieś osoby, autorytety, być może to byli bliscy, być może tutaj pojawia się funkcja doradcy zawodowego, być może to był moment, kiedy faktycznie wzięliśmy udział w jakimś przedsięwzięciu, wydarzeniu, gdzie poznaliśmy kogoś, kto faktycznie robił coś, co nam się wydawało niedostępne, trudne do osiągnięcia, albo też początkowo nie wiedzieliśmy, że możemy robić taką rzecz, a nie inną. Czekamy na odpowiedź, ale jeszcze się pojawia. Jeszcze się pojawia myśl. Dobrze. Nie wiem, czy myślę, że przeczytam głośno, co? Gdy mój syn humanista mówi, że chce zdać maturę i zarobić pieniądze, to pytam go, jak ma zamiar to zrobić, nie ucząc się matmy. Proszę, żeby wszedł na stronę rekrutacyjną uczelni wyższej, czy w ogóle chce iść na studia, gdzie matematyka jest punktowana. Przyznam, że rzeczywiście tak jest, że młodzież nie chce uczyć się matmy, mówiąc kolokwialnie, natomiast chce zarabiać. Chce zarabiać, bo też podczas różnego rodzaju wolontariatów widzi, że inni, którzy już pracują w jakiejś firmie, zarabiają. Dla młodych ludzi pieniądz jest wartością i wierzcie mi Państwo, że pieniądz jako wartość utrzymuje się w mojej statystyce uczniowskich wartości co najmniej przez ostatnich 10 lat.
Myślę, że to też wynika z tego, że młodzi ludzie szukają kogoś, kto, nawiązując, Mateuszu, do Twojego pytania, kto mógłby wesprzeć ich w rozwoju tego potencjału, w poszukaniu tego potencjału, ale też kto mógłby wskazać im gotową drogę, czyli jak zrobić, aby zarobić i się nie narobić, mówiąc już tak zupełnie kolokwialnie. Obserwuję też taki trend, że niewielu jest uczniów, którzy sądzą, że trzeba się napracować, żeby coś w życiu osiągnąć, albo że trzeba mozolnie rozwijać swój potencjał, jeżeli już zostanie zdiagnozowany i przejdziemy już do działania, żeby mozolnie rozwijać potencjał i żeby dojść do tego celu, którym jest na przykład ekstra samochód, super jakiś dom, bo o tym też uczniowie mówią, najlepiej sterowany przez smartfona, ale cieszę się, że wielu z nich mówi też, że wartością jest rodzina, że swój potencjał chcą wykorzystać do tego, aby przysłużyć się swojej rodzinie, którą jest dla nich mama, tata, ale też tej, którą kiedyś założą. I niestety wielu uczniów mówi, że do tej pory nikt nie badał ich potencjału, nikt ich o potencjał nie pytał. I to jest dla mnie jako nauczyciela, jako doradcy zawodowego przykre, bo myślę sobie, że to też zabiera tym młodym ludziom szansę na wcześniejsze wejście na etap działania, ale też nie winię rodziców chociażby z tego, rodziców czy innych, inne osoby, które mają wesprzeć młodego człowieka, bo też wynika to z tego, że przecież nami nikt kiedyś nie pokierował, tak? Nam nikt nie powiedział, kim mamy być. Czasami rzeczywiście ten zawód wybierany, ta profesja jest wybierana przez przypadek, ale jak już mamy twarde dowody w postaci tego, jakie kryteria mają uczelnie wyższe, aby dostać się na studia, to powinno być taką szansą na rozwinięcie tego posiadanego potencjału matematycznego, z którego myślę, że ten młody człowiek, humanista, na pewno skorzysta. To jest też super przykład. Dziękujemy Pani Justyno. Ja też często pracując z młodzieżą, gdzie planujemy przedsięwzięcia, opracowujemy jego budżety, to wtedy faktycznie te umiejętności matematyczne są bardzo, bardzo przydatne i też akcentuję, bo to akurat zgadza się, że te umiejętności matematyczne są, matura jest wymagana podczas na maturze. Natomiast też zwracam uwagę na takie aspekty, pracując, kiedy faktycznie pojawia się ten taki problem, ale nie tyle problem, ale ta kwestia, którą Pani poruszyła z matematyką, to też często jest tak, że mówię, ale faktycznie płacicie podatki, faktycznie możecie też obliczyć różnicę, czy ktoś was przykładowo nie oszukuje w sklepie, więc jak gdyby w sklepie, czy też jakichś innych kupując pewne produkty lub też usługi, więc faktycznie z matematyką spotykamy się wszędzie, więc też ja często opowiadam o różnych zawodach przyszłości, na których mam też, które bardzo mnie interesują, gdzie faktycznie te umiejętności matematyczne są istotne oraz to jest taka jeden wątek, który teraz też poruszam podczas takich tematów, gdzie faktycznie nie wiemy, czy matematyka nam się przyda, że co najmniej każdy z nas, też mówiąc, przekwalifikuje się w ciągu albo zmieni pracę co najmniej 8 razy w swoim życiu. Nawet częściej, biorąc pod uwagę młode pokolenie, czy też Zetów, czy też pokolenie Alfa, czy też małych dzieci, które jeszcze nie chodzą do przedszkola, ale o tym za chwileczkę, więc faktycznie tutaj zdaję sobie sprawę, że to może stanowić wyzwanie, jednak to może pokazanie, w jaki sposób praktyczne zastosowanie umiejętności matematycznych może się przydać, tutaj może okazać się też kluczowe, żeby jednak zmotywować młodych ludzi do tego, żeby rozwijać te kompetencje. Ja dodam, że wielu uczniów, Pani Justyno, sądzi, że przecież na 30% to zdamy. Często też mówią, no przecież nie jestem aż takim głąbem, żebym na 30% nie zdał. No jest to na pewno, pozostaje to w sferze marzeń w przypadku niektórych uczniów, ale myślę sobie, że muszą ci uczniowie, muszą mieć przekonanie, że tak naprawdę pracą konsekwentną, systematyczną są w stanie do czegoś dojść. Ja zdaję sobie też sprawę, że mają też przykłady swoich kolegów, którzy nie wyuczyli się, a zarabiają. I to też jest taka trudność, bo tak naprawdę z jednej strony mamy diagnozować potencjał, mamy mówić o potencjale, a z drugiej strony ktoś mi mówi, no tak, ale tamten potencjał nie miał, a zarabia. To jak to też tutaj obronić? Także myślę, że to dyskusja na kolejne nasze spotkanie, a nawet konferencję podejrzewałabym. Teraz korzystając z takiej możliwości, domykając też ten wątek poświęcony potencjałowi, chciałbym zaproponować Państwu, ale to też w wolnej chwili. Jest pytanie, Justyna. Tak, jak radzicie lepiej ten związek matmy z praktyką pokazywać? Ja mówię o studiach psychologicznych na SWPS i statystyce.
Myślę, że trzeba, bardzo dobre studia na SWPS-ie, polecam. Myślę, że trzeba przede wszystkim powiedzieć o tym, pokazać temu człowiekowi, młodemu, słuchaj, ale tam będą działania, gdzie ta matematyka się przyda, ty musisz to umieć, bo inaczej nie zdasz. Tutaj trzeba też trochę straszyć. Ja też straszę czasami trochę tych moich uczniów, mówiąc, że twarde dowody są na to, że musisz znać matematykę. To, co ty, Mateuszu, powiedziałeś, oczywiście, że ona przyda się w życiu, ale też z drugiej strony, młody człowiek musi się sam przekonać, czy to rzeczywiście mu się w życiu przyda. Często przecież pytają, tak, a do czego mi się to przyda? A jeżeli chodzi o język polski, to uczniowie też pytają, a myśli pani, że to będzie na maturze i warto to czytać? To trochę taka analogia do tej matematyki. Mateuszu, coś przesłałeś. Tak, przysłałem link do testu osobowości, który stanowić może taki punkt rozpoczęcia pracy z młodym człowiekiem. Tutaj mam na myśli co najmniej uczniów szkół ponadpodstawowych, lepiej nie młodszych. Test, który nie daje nam konkretnej diagnozy, ale może stanowić też, czy też dla Państwa też zastanowienie się, jakim jesteśmy typem osobowości, co bardziej akcentujemy w swoim życiu, ale również nastolatkowi lub też młodemu człowiekowi, który faktycznie jest w tym momencie, kiedy przygotowuje się do egzaminu dojrzałości, lub też zastanawia się, jaki kierunek studiów wybrać. Być może ten test będzie stanowić takie narzędzie do lepszego poznania siebie, do zastanowienia się nad tym, czy jestem bardziej analitykiem, dyplomatą, strażnikiem, odkrywcą. Test jest dostępny nieodpłatnie na tej stronie internetowej, więc śmiało można go korzystać oraz z niego przekazywać dalej i wykorzystywać w swojej praktyce. I też kolejny temat, który może być przydatne, więc to już jest, ja podsyłam link do kolejnego testu, który możecie Państwo zobaczyć na stronie ezamek.pl, na której znajdziecie test predyspozycji zawodowych. Być może ten test może stanowić faktycznie zbadać zainteresowania, aspiracje, metody edukacji, karierę młodego człowieka, w których obszarach może się rozwijać lub też poszukiwanie odpowiedzi, kim chce zostać młody człowiek w przyszłości. Jest to test narzędzie ogólnodostępne, więc być może może ono stanowić taką narzędzie do pracy lub też pomóc młodemu człowiekowi w wyborze, biorąc pod uwagę mnogość różnych narzędzi, które są dostępne w sieci. I teraz mówiąc o młodych ludziach, chcielibyśmy też zwrócić jedną uwagę na pokolenie na rynku pracy. Teraz mówimy coraz częściej artykułów i też konferencji poświęconych jest pokoleniu Z, czyli pokoleniu młodych ludzi urodzonych po 95, 96 roku, a czasem mówi się o roku 2000. I teraz pokolenie Z jest to, dlaczego też mówimy o pokoleniu Z? Pokolenie Z, pokolenie młodych ludzi podłączonych do internetu, wychowanych faktycznie w czasach, kiedy internet już był i stanął się głównym narzędziem komunikowania się. Młodzi z pokolenia Z bez problemu poruszają się w różnych aplikacjach, nowinkach technologicznych, wykorzystują technologię na co dzień. Można też zauważyć w niektórych bardziej krytycznych tekstach poświęconych technologii, że faktycznie tutaj bardziej uczestniczą w życiu internetowym niż w życiu osobistym na żywo. Natomiast pokolenie Z cechuje jeszcze jedna rzecz, że są młodzi ludzie, którzy faktycznie będą pracować, czy też pracują w różnych miejscach. Gdyby ważne jest dla nich to, żeby to była jakaś pewna rodzaju stymulacja, rozwój, wybierają miejsce i też łatwością zmieniają pracę w przeciwieństwie do pokolenia X-ów, dla których bardzo ważny był też zysk, o tym świadczy symbol dolara, oraz przywiązanie do jednego miejsca pracy. Tutaj zdaję sobie sprawę, że dla pokolenia Z również będzie ważny work-life balance oraz też możliwość rozwoju się jak dla pokolenia Y-ów urodzonych dekadę lub też dwie dekady wcześniej. Dla młodych ludzi pokolenia Z ważne jest też to, żeby być częścią zespołu, w których realizuje się projekty lub też częścią ważnego przedsięwzięcia, które przyniesie konkretne rezultaty. I teraz ja też pracując często z Zetkami, czyli z młodymi ludźmi, uczniami szkół ponadpodstawowych lub też studentami, zapytam się, bo też mówiliśmy o pieniądzach i faktycznie są też teksty, w których można znaleźć informacje, czy dla pokolenia Z ważniejsza jest wartość działania niż pieniądze. I ja pytam się młodych ludzi, czy tak jest? Oni powiedzieli, że faktycznie te pieniądze są jednak istotnym elementem, więc tutaj jak gdyby to Marto, co o czym mówiła ze swojej praktyki, ma też potwierdzenie w tych działaniach i tych rozmowach, które ja odbyłem z młodzieżą. I też dlaczego poświęcamy uwagę pokoleniu
Z, ponieważ jest to pokolenie osób, z którymi, które Państwo macie w domach, z którymi Państwo pracujecie lub też przebywacie na co dzień, i też uważamy, że warto zastanowić się, w jaki sposób skutecznie można wspierać młodych ludzi na takiej swojej ścieżce edukacyjnej i zawodowej, czyli zarówno w wyborze szkoły, zastanowienie się, do jakiej szkoły może pójść mój syn, moja córka, mój wychowanek, moja wychowanka, lub też jaki kierunek studiów może wybrać, lub też co dalej może robić w przyszłości. To są dane, co prawda, z zeszłego roku, które wydane zostały przez Manpower Group w badaniu niedoboru talentów. Okazuje się, że 51% polskich pracodawców ma trudności z znalezieniem pracowników. Do końca też przyznam szczerze, że ta sytuacja związana z COVID-em, nie wiem jak wygląda i jak wpłynęła na poszczególne badania, ale na pewno będę też sprawdzać też, jeśli będzie taka możliwość, żeby przedstawić Państwu aktualne wyniki. Ale faktycznie do tego czasu, kiedy raport został opublikowany, zwracano uwagę, że brakuje młodych pracowników wykwalifikowanych. Pracownicy, którzy są wykwalifikowani, odchodzą też na emeryturę, potrzebujemy kolejnych pracowników, głównie w branżach związanych z rozwojem nowych technologii, z projektowaniem nowych rozwiązań. Powiemy za chwileczkę o tym, w jaki sposób automatyzacja przyczynia się do rozwoju nowych miejsc pracy. I teraz okazuje się, że faktycznie, kiedy zadaję to pytanie młodym ludziom, jak myślicie, ile procent pracodawców ma trudności z znalezieniem pracowników? Młodzi ludzie strzelają 20-30%. Okazuje się, że jednak faktycznie potrzeba młodych, wykwalifikowanych osób, ale też często młodych osób posiadających doświadczenie, które mogą zdobywać, wykonując różne działania wolontariackie lub też tworząc projekty zaangażowania społecznego, w których mogą brać udział albo też mogą brać udział osoby z ich najbliższego otoczenia. Ja dodałabym do tego, co powiedziałeś o pokoleniu Z, że jest to pokolenie dla mnie drugich szans. To jest pokolenie, które przyznaje sobie prawo do tego, aby była kolejna, druga szansa. I jeszcze jedna, i jeszcze jedna, i jeszcze jedna. Doświadczenie moje jako doradcy zawodowego w pracy w projekcie z ludźmi z pokolenia Z pokazuje, że to jest pokolenie, które żyje tak, jak chce. Czasami im tego zazdroszczę, że mogą się spóźnić i nie jest im przykro, że mogą iść pod prąd i też nikt nie będzie wymagał od nich, żeby przepraszali, ale z drugiej strony jest to też pokolenie, które szuka drogi zawodowej. Oczywiście szuka w wielu miejscach i z wykorzystaniem różnych sposobów, począwszy od wolontariatu, a skończywszy na stażach czy na praktykach płatnych. To tak naprawdę pokolenie, które potrzebuje też przewodnika, kogoś, kto by towarzyszył, kogoś, kto by czuwał i do kogo można by było przyjść w razie jakichkolwiek trudności. Trudnością pokolenia Z jest to, że ma obniżoną sprawność emocjonalną, tak bym nawet to określiła. Dla mnie oznacza to, że jest to pokolenie nadwrażliwe, że jest to pokolenie, które ma trudność z przyjęciem jakiejkolwiek krytyki, począwszy od konstruktywnej, a nie wspominam już w ogóle o takiej niekonstruktywnej. Jest to pokolenie nadwrażliwe, ale to jest dobre pokolenie. Dobre, bo też pokolenie uważne. Można im na pewno, Mateuszu, tak ja sobie też myślę, z racji wieku i ilości lat w szkole, pozazdrościć tej płynności w nowościach, w nowinkach technologicznych. Ja bardzo często to pokolenie Z określam jako pokolenie zdalne. Zdalne i zdolne. Czasami może trochę nieudolne, ale ogólnie zdolne. To pokolenie, które też szuka, tak jak wielokrotnie dzisiaj powiedziałam, celu zawodowego, ale też sposobów na przeformułowanie tego celu, jeżeli okaże się, że wybrana przeze mnie droga zawodowa, czasami zgodna z moim potencjałem, czasami nie, okaże się nie tą, którą chciałbym pójść. Takie wnioski. O pracodawcach jeszcze będę mówić, także na razie tylko tyle. Dobra, super. To jeszcze jeden wątek, o którym poruszyliśmy, poświęcony jest automatyzacji. To jest jeden z cytat z artykułu opublikowanym w Forbesie, że faktycznie część pracy zostanie zautomatyzowana. Mówi się tutaj o automatyzacji na poziomie 20-40%. Ten okres, w którym obecnie, okres pandemii koronawirusa, też nam pokazał, że faktycznie część pracy może zostać zastąpiona lub też możemy po prostu ograniczyć wykonywanie pewnych czynności. Jak będzie wyglądała dalsza perspektywa, musimy poczekać na analizy i raporty pokazujące, jak ta nowa rzeczywistość się zmieniła, a jednocześnie mówimy o zmianie takiej formy pracy, o automatyzacji, ale też powstają nowe zawody. I też często pracując z młodymi ludźmi, mówiąc o zawodach przyszłości, zadaję pytanie, jakie zawody, też projektujemy zawody przyszłości, zastanawiamy się, w jakim zawodzie
może pracować młody człowiek. I pamiętam podczas kolonii w tym roku, gdzie pracowałem z młodzieżą, gdzie pracowaliśmy, mówiliśmy o zawodach przyszłości, jeden z uczestników zwrócił mi uwagę na słowa, które powiedziałem, że jestem zwolennikiem, ja wychodzę z założenia, że każdy może stworzyć miejsce pracy dla siebie, ale też może wymyślić zawód, w którym może pracować. I faktycznie ten młody chłopak, który uruchomił pewien proces, ponieważ u niego w szkole mówiono mu, był to siódmoklasista, mówiono mu, że może wykonywać konkretną rzecz. I tak pani powiedziała mu na zajęciach z doradztwa zawodowego, że ma takie predyspozycje i może robić tylko to i to. On podczas tych kolonii zaprojektował własne rozwiązania, przychodził z różnymi kartkami, pomysłami, z swoimi działaniami. Niestety nie mam już teraz kontaktu z tym uczestnikiem, ale faktycznie uruchomił się podczas tego warsztatu w nim pewien proces. Gdyby jest mnogość różnych zawodów, które możecie Państwo, które mogą wykonywać w przyszłości Państwa dzieci podopieczni, ja szukam jednego z linków, który chciałbym Państwu zarekomendować do tego, żebyście mogli go wykorzystywać w swojej pracy. Już za chwileczkę go podeślę na czacie, ale z przykładowych zawodów na przykład, które teraz zerknę na swoją taką ściągę, na wielką tablicę, na której zapisuję różne zawody przyszłości. Mamy na przykład zawód bardzo nowy, artysta sztuki kulinarnej, na przykład funeral planera. Tutaj mamy analityka big data, więc też osoby zarządzającej treściami jak najbardziej, czy też analityka, osobę, która zajmuje się śmiercią cyfrową. Gdyby jest mnogość różnych zawodów, ale na pewno więcej możecie Państwo zobaczyć na stronie mapy karier, którą wykorzystujemy w pracy z młodzieżą, gdzie faktycznie młodzi ludzie mogą skorzystać i mogą szukać różnych zawodów. Można również zobaczyć, jakie też kompetencje będą potrzebne w wykonywaniu tych zawodów. I faktycznie jest to mapa karier z takim zbiorem różnych informacji o zawodach, które są uznawane za zawody przyszłości, które mogą pojawić się za kilka lub kilkanaście lat, a być może w obecnej rzeczywistości nawet szybciej. Tak, Marto, dziękuję Pani Moniko za pytanie. Linki będą, podeślemy je tak, żebyście mogli Państwo z nich korzystać. Marto, super, że odpisałaś. Ja pamiętam jedną z książek, Trzecia fala, nowa wizja gospodarki przyszłości, o której jeszcze chwileczkę jeszcze wspomnę. Steve Case opisał o talentach, o rozwoju talentów, ale zwrócił uwagę na taki pewien skrót STEM. U Państwu może kojarzy się ten skrót z konkretnym słowem, możecie Państwo rozszyfrować na przykład, co ten skrót będzie oznaczać. To jest też trochę nawiązanie do pytania pani Justyny. Czekamy jeszcze 5 sekund na odpowiedź. Nie ma nagród, dlatego nikt nie opowie. Nie ustaliliśmy tego wcześniej tutaj z Anią i z Agnieszką z fundacji. Oczywiście. Tak, zdradzaj, co to jest. Tak. Nie trzymaj wątpliwości. Oznacza Science, Technology, Engineering and Mathematics, więc jak gdyby takie 3-4 obszary, w których faktycznie będzie powstawało coraz więcej nowych zawodów. I są też różne źródła, w których możemy znaleźć, że jak gdyby to właśnie w naukach ścisłych, też w technologii, w inżynierii, czy też związanych właśnie z umiejętnościami matematycznymi. Super, dziękuję Pani Justyno za rozcyfrowanie skrótu. Będą rozwijały się konkretne zawody przyszłości. I też pamiętam podczas jedną z rozmów z młodzieżą we wrześniu, w tym miesiącu. Rozmawialiśmy o tym, o zawodach, w których branżach, też w których obszarach mogą się rozwinąć. Ja jestem zwolennikiem. Dziękujemy, że następnym razem będą nagrody takiej gry w zmianę. I też wracając do tej obszarów, jak gdyby nie tylko w moim zdaniem w naukach ścisłych będą rozwijać zawody przyszłości, ale również weźmy ten obszar społeczny, o którym dzisiaj będziemy mówić, ponieważ jak gdyby umiejętności, też zawody związane z organizowaniem czasu wolnego, czy też osobom starszym, czy też ze wsparciem psychologicznym, czy też organizowaniem czasu wolnego. Tak samo na przykład w jednym z raportów możemy znaleźć informację o tym, że zawód bibliotekarza zostanie zlikwidowany, ograniczony do minimum. I faktycznie przedstawiłem to zdaniem bibliotekarkom, które powiedziały: Mateusz, tak nie jest, bo teraz zawód bibliotekarza staje się zupełnie innym zawodem, obejmującym kilka innych obszarów, obejmujących kilka innych też aktywności, jak animatorów kultury, animatorów społecznych, czy też organizatorów takiego życia społecznego. Czyli faktycznie mam pewne takie zawody, w których one się modyfikują i zmieniają. I to jest też ciekawy proces, ale to już myślę na kolejny webinar, o którym moglibyśmy porozmawiać.
ale faktycznie coraz częściej w literaturze możecie Państwo zobaczyć, że w tych obszarach będą rozwijały się zawody. Też jakby będziemy mówić, gdzie szukać różnych możliwości doświadczania oraz gdzie na przykład w sposób nieodpłatny można rozwijać konkretne umiejętności związane z tymi obszarami lub gdzie szukać na przykład wsparcia, aby młody człowiek, uczeń, uczennica mogła rozwijać swoje umiejętności, też predyspozycje i otrzymać środki na ten rozwój. Powiedziałabym, Mateuszu, że tak naprawdę wiele zawodów przechodzi transformację. Ostatnim, który przeszedł transformację, jest zawód nauczyciela. Szkoła, do której wróciliśmy we wrześniu, wygląda już zupełnie inaczej. I od nas jako nauczycieli wymaga się też znajomości nowych technologii. Bardzo mnie to cieszy, a cieszy mnie to tym bardziej, że w razie sytuacji, w której nie mogę sobie z czymś poradzić, komputerowo, internetowo, zdalnie, są uczniowie, którzy pomogą i którzy też chętnie ujawniają swój potencjał do tego, co by mogli robić ewentualnie w przyszłości. Dziękuję, Marto. Jeszcze praktycznie teraz nie byłem jeszcze w szkole i nie prowadziłem warsztatów, ale też czekam z niecierpliwością na kolejne warsztaty. Ale jeszcze jeden wątek, który by domknął nasz temat poświęcony takiego myśleniu o przyszłości, jest faktycznie cytat z książki Steve'a Case'a o trzeciej fali, że jesteśmy w samym środku globalnej bitwy o talent, gdzie duże korporacje, ale firmy będą też, mówiąc w cudzysłowie, walczyły o młodego pracownika, którego potrzebują, ale też faktycznie to będzie osoba o różnych kompetencjach, też powiemy, jakie kompetencje przyszłości są pożądane, ale również jako młodą osobę, która nie będzie bała się podejmowania nowych wyzwań. I tutaj mówimy o różnych przedsiębiorstwach, o przedsiębiorstwach mniejszych, ale też o dużych korporacjach, które faktycznie poszukują młodych, aktywnych osób z potencjałem, który mam nadzieję, że Państwu uda się rozwijać wśród swoich uczniów oraz podopiecznych. Który już podejrzewam został rozpoznany na jakimś etapie i teraz będzie tylko rozwijany dzięki spotkaniu również z nami. Czyli matma i przedmioty ścisłe w przyszłości będą coraz ważniejsze, dla humanistów również. Tak, dla humanistów również. Myślenie matematyczne, analityczne, liczenie i jak najbardziej. I w tym kierunku ten świat zawodowy będzie zmierzał. Jasne. Pani Marzeno, tutaj mogę też polecić mapę karier, aby też Pani zerknęła na stronę i zobaczyła faktycznie, jakie są też tendencje, w których można, w jakich obszarach będą rozwijały się nowe zawody, bo faktycznie ja teraz nie wyobrażam sobie, gdyby nawet przykładowo osoba o kompetencjach humanistycznych, mówiliśmy właśnie o badaczach, osobach analizujących, będzie wykorzystywała w pewien sposób programy do analizy jakościowej czy też ilościowej danych, czyli faktycznie ta matematyka się pojawi, na przykład, żeby też dobrze rozumieć. Czy też na przykład w przypadku osób pracujących w obszarach z zakresu, obszarach ścisłych, technologicznych, tutaj będą też potrzebne umiejętności społeczne, które faktycznie mogą być, kierując się pewną jakąś też drogą, bliższe humanistom. Ale też stawianie na te kompetencje miękkie, to myślę jest też przyszłość. Wyposażenie młodego człowieka w wszelkiego rodzaju kompetencje miękkie, z którymi nie do końca myślę o sobie też radzi. Mówię o tym pokoleniu Z, które przychodzi, że te kompetencje miękkie będą stanowiły dodatkową wartość dla młodego człowieka na rynku pracy. Super. Teraz domykając ten wątek, chcielibyśmy przejść do kolejnego obszaru, do naszego trzeciego obszaru, który dla Państwa przygotowaliśmy i mamy dla Państwa jedną aktywność. Czy są Państwo w stanie wskazać, w jakie działania, na przykład wolontariackie, społeczne, kulturalne, edukacyjne, angażuje się Państwa dziecko, Państwa uczeń, uczennica? Zachęcamy do pytania na czacie. Ktoś pisze, zaraz zobaczymy. Scouting. Dobrze. Myślę, że rodzice wiedzą, że znają swoje dzieci, ale też nauczyciele znają swoich uczniów, żeby wskazać. Od czego zacząć odkrywanie potencjału u nastolatka? Jak go zmotywować do takiego poszukiwania? Rozmowa z rodzicem, czy może spotkanie z coachem? Odpowiem jako nauczyciel i jako coach. Różnie to bywa z tymi rozmowami rodzica z dzieckiem. Mimo tego, że rodzic jest autorytetem dla swojego dziecka, bardzo często
są sytuacje takie, że to rodzic przyprowadza dziecko albo do doradcy zawodowego, albo do job coacha, czyli połączenie doradcy zawodowego z coachem. I tak naprawdę w pracy z młodymi osobami staramy się odkryć potencjał, posiłkując się nie tylko zadawaniem pytań, bo coaching wiąże się z zadawaniem pytań, poszerzaniem sfery świadomości i tym wyjściem ze strefy komfortu, ale też poprzez różnego rodzaju narzędzia z zakresu doradztwa zawodowego, aby rzeczywiście wesprzeć rodzica w odkryciu potencjału swojego dziecka, albo żeby utwierdzić się, że ten potencjał, na którego występowanie rodzic wskazuje, jest rzeczywiście obecny. Samodzielnie rozmawia o używkach z kolegami, o rozrywkach, żeby ich zniechęcić do autodestrukcji, naprawdę. Znaczy powiem tak, doświadczenie moje jako nauczyciela w tej materii jest takie, że młodzież ma lekkość w wywieraniu destrukcyjnego wpływu na rówieśników, ale też w zatrzymywaniu tych rówieśników w rozwoju. I to, co jest dla mnie niepokojące, a zjawisko to obserwuję już co najmniej od lat 5, szydzenie z osób, które określane są w klasie mianem kujonów. Zniechęcanie też tych młodych ludzi do tego, że po co, że się nie opłaca uczyć, że nic ci te książki nie dadzą. Pójście na tak zwaną łatwiznę. Na łatwiznę też z tej przyczyny, że przecież są przypadki w ich życiu, w życiu młodych ludzi, osób, które jakiś potencjał miały albo nie i dokądś zaszły. I to wydaje mi się jest tendencja, która jest niepokojąca. Ale skupmy się na potencjale i na pozytywach. Piszecie Państwo, że pomoc na koloniach sportowych dorabia sprzątając, współprowadzi zajęcia sportowe, super. Pomaga kolegom w ich problemach koleżeńsko-towarzyskich. To jest niezwykle cenna umiejętność i niezwykle cenny potencjał. Można by go wykorzystać w przyszłości i właśnie w kierunku pracy, czy psychologa, czy w ogóle pracy z ludźmi. Myślę, że aby odkryć w ogóle potencjał swojego dziecka, aby odkryć potencjał dziecka, potencjał ucznia, trzeba uważnie słuchać i słyszeć i usłyszeć to, co ten młody człowiek powie. Bo czasami to szukanie potencjału, jak już dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy, odbywać będzie się poprzez różnego rodzaju próby, czasami też nieudane i nie wstydźmy się tego mówić. Tak samo jest też z wolontariatem, myślę, że nie każdy odnajdzie się w działaniach, które nie będą jego. Jeżeli organizowałam jakiś czas temu zbiórkę książek, oczywiście książek nowszych dla jednego z zakładów karnych, taka mini akcja książki za kraty i był wśród tych osób w grupie naszej wolontariackiej uczeń, którego ojciec odbywał karę pozbawienia wolności, to ten chłopak powiedział, że bardzo ciężko jest mu pojechać do więzienia i zawieźć te książki, bo po prostu wiąże się to z jakimiś przeżyciami. Dlatego też myślę sobie, że czynić dobro, działać, a przede wszystkim próbować i tym samym stwarzać sobie szansę, jak najbardziej tak, ale nie ponad siłę i ponad miarę. Jeżeli Państwa dziecko nie korzystało z doradztwa zawodowego, nie korzystało z coachingu, mówię tutaj też głównie o dzieciach pełnoletnich, jeżeli chodzi o coaching, to dlaczego by nie? Każda kolejna szansa stworzenia temu uczniowi, temu młodemu człowiekowi szansy na rozwój jest naprawdę pochwalana przeze mnie jako przede wszystkim nauczyciela. Natomiast powiem, że młodzi ludzie w tych działaniach wolontariackich upatrują próbki pracy i oni często mówią, ja jestem w wolontariacie, wie Pani, to jest taka praca dla mnie. I myślę sobie, że tożsamy jest wolontariat z tą próbką pracy. Nie wiem, czy ty się, Mateuszu, ze mną zgodzisz jako wolontariusz, ale wydaje się, że tak. Tak, jestem bardzo zaangażowany od 13 roku życia, czyli od 17 lat faktycznie działania wolontariackie, musiałem to szybko policzyć. I to jest tak, że faktycznie sporo projektów społecznych, które też udało mi się zrealizować w mojej rodzinnej miejscowości oraz potem w trakcie studiów, czy też angażując się teraz jako już osoba bardziej dorosła w różne działania społeczne i wolontariackie. Myślę, że to jest taka przestrzeń do dobrego, ja też mówię o tym pracując z młodzieżą, o wolontariacie jako przestrzeni do doświadczania i do uczenia się i też do poznawania siebie, ale też czynienia dobra różnym grupom, osobom, instytucjom, czy też innym
istotą, na rzecz których prowadzony jest wolontariat. I teraz też jedna rzecz, ponieważ też chcieliśmy zwrócić uwagę na ten aspekt wolontariatu i tego zaangażowania społecznego młodych ludzi. Też gdyby podsumowując, jakie są różne obszary i przestrzenie do tego doświadczania i do uczenia i czynienia dobra, mamy takie obszary jak wolontariat charytatywny, związane z pomaganiem, organizacją, na przykład zbiórek, to o czym mówiłaś Marto, przykładowo ze zbiórką książek, też jest sporo kół wolontariackich, z którymi współpracuję, które organizują działania, też zbiórki na rzecz potrzebujących uczniów, zbiórki na rzecz przykładowo w okresie pandemii z szyciem maseczek dla szpitali lub też innych instytucji pomagającym osobom w trudnej sytuacji. Wolontariat kulturalny związany z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz też przy okazji organizowaniem tych wydarzeń w różnych instytucjach, czy też to w kinach, czy też to w teatrach, czy też podczas to wydarzeń lokalnych. Wolontariat sportowy, na przykład najczęściej pojawia się, jest to wolontariat organizowany w szkołach o profilach sportowych, w których faktycznie młodzi ludzie organizują pewnego rodzaju biegi, czy też współorganizują jakieś stacje podczas biegów, czy też jakieś pewne rozgrywki sportowe dla osób potrzebujących. I mam takie trzy kategorie wolontariatu, o którym też pisała Pani Agata, na rzecz rówieśników takiej aktywności, czyli pomaganiu osobom z naszego bliskiego kręgu, na przykład odrabianiu lekcji, ewentualnie też w wyjaśnieniu pewnych trudności związanych z przyswojeniem programu. Wolontariat na rzecz społeczności lokalnej realizowany w dzielnicy, w miejscowości, na osiedlu, w którym mieszkamy, lub też e-wolontariat. Jest to wolontariat też taka przestrzeń do uczenia się i poznawania różnych rzeczy robiona przez internet. I za chwilę, gdybyście Państwo, już też nie będziemy zajmować tego czasu podczas webinaru, ale gdybyście byli Państwo zainteresowani poznaniem szczegółowym e-wolontariatu i możliwości angażowania się nie tylko młodzieży, ale też dorosłych, to zachęcam do kliknięcia na e-wolontariat.pl, to jest strona, na której faktycznie ten obszar wolontariatu, e-wolontariatu jest rozwinięty. I te linki oczywiście będą też dla Państwa dostępne, tak jak obiecaliśmy. A ja zapisałam jeszcze takie pytanie, które bardzo często pojawia się. Co ja jako młody człowiek mogę dać od siebie? Młodzież pyta, ta młodzież, która jest wrażliwa, pyta. A ci, którzy są mniej wrażliwi, tak bym to określiła, mówią, ale za darmo mam coś dać. I wtedy też trzeba wytłumaczyć, bo już hasło dobro wraca nie jest dla nich dobrym hasłem. Ale to, że zrobisz coś dobrego dla drugiego człowieka, że chociaż może na chwilę się uśmiechnie, może coś będzie dla niego pięknego w tej twojej chwili poświęcenia, że to jest wartość, ale do tej wartości też trzeba dojrzeć. I teraz mam jeszcze kolejną inspirację, gdyby Państwo nie znaleźli wszystkich możliwości działań wolontariackich. Jest to gra w zmianę, wydana w ramach programu Pozarządownik Szkolny. I w ramach gry w zmianę, na grach w takich kartach z rewersem żółtym, opisane są różne organizacje, akurat działające w Warszawie. Niektóre mają działania realizowane tylko w Warszawie, ale niektóre realizują je w skali ogólnopolskiej. I tutaj zachęcamy Państwa też do tego, żeby taką grę można również pobrać. I wysyłam już link na naszym czacie, które można wykorzystywać do pracy indywidualnej i też do pracy z młodzieżą i też pokazując, jakie są możliwości doświadczania i czynienia dobra w różnych organizacjach pozarządowych. Gdyby dzisiaj też sprawdzałem, że część organizacji wśród wszystkich talii kart poszukuje również wolontariuszy. Najczęściej takie informacje zamieszczone są w zakładkach poszczególnych organizacji poświęconych wolontariuszom. Tutaj wybranych jest akurat 6 kart z różnych obszarów, takich bardziej wolontariatu charytatywnego, czy bardziej wolontariatu kulturalnego, edukacyjnego, związanego ze wsparciem seniorów podczas Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy też ze zbiórką książek w zakładach karnych, czyli akcja też bliska. Mamy również bardzo też dwie ważne naszym zdaniem strony, które warto poruszyć i zobaczyć. Jest to strona Ochotników Warszawskich, czyli też kolejnej takiej informacji o wolontariacie w Warszawie, jak on wygląda, o różnych możliwościach, szkoleniach, kursach oraz też działaniach, które są realizowane dla wolontariuszy, a także strona ngo.pl, gdzie to jest strona poświęcona organizacjom pozarządowym działającym w ogóle w Polsce, pokazująca na której znajdują się informacje poświęcone aktualnym projektom oraz też organizacjom, które poszukują wolontariuszy do swojego wsparcia. Być może to będzie też przestrzeń do tego, żeby włączyć się w któreś z tych działań, ale też bardzo zachęcam do poznania też jak gdyby wszystkich linków oraz w szczególności gry w zmianę, ponieważ to jest super kompendium wiedzy poświęcone trzeciemu sektorowi oraz taka inspiracja do tego, co można robić dobrego na rzecz innych, a przy okazji jakie kompetencje możemy rozwijać, jak gdyby jest wiele zastosowań gry, znajdziecie Państwo też na stronie Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacji Pole Dialogu.
I ten temat aktywności, o której mówimy, ma też odzwierciedlenie w różnych badaniach. Akurat tutaj przytoczyliśmy jedno z tych badań, w które byliśmy zaangażowani, czyli analizę potrzeb młodzieży mieszkającej w województwie zachodniopomorskim, podczas której zapytani zostali młodzi ludzie. Odpowiedzi udzieliło ponad 3600 osób, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zapytani zostali o udział w zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych. To są akurat najczęściej wskazywane przez młodzież przyczyny, ponieważ tylko 1/3 młodych ludzi uczestniczy w takich formach zajęć. Zapytani zostali, dlaczego nie uczestniczą w tych aktywnościach pozaszkolnych, które są realizowane, podczas których mogą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Wskazywano przede wszystkim brak motywacji lub brak potrzeby udziału w takich zajęciach oraz też brak zainteresowania taką formą edukacji, gdyby to, co jest, tam już zupełnie wystarcza. Niedobór czasu wolnego, który pojawia się u młodych ludzi faktycznie, którzy są sporo czy realizują aktywności wykonują, albo też mają sporo zajęć organizowanych nie tyle w szkole, ale również na przykład prywatnie, jako też korepetycje i brakuje im czasu na dodatkowe aktywności, które mogą podejmować. Wskazywano również na brak kompetencji lub predyspozycji, które umożliwiają młodym ludziom udział w konkretnych zajęciach dodatkowych, organizowanych w szkole lub też poza szkołą. Na przykład podkreślano również, że kadra, która jest tutaj mamy też jedną, zaraz odniesiemy się, jest też kadra, która faktycznie nie potrafi zorganizować, ale też przygotować odpowiednio zajęć, lub też są to osoby, które też nie zapalają takiej pewnej iskierki w młodych ludziach. To są też fragmenty i też cytaty wypowiedzi młodych osób, o których teraz właśnie mówię. Ponadto są też miejscowości lub też placówki, w których tworzy się oferty zajęć pozaszkolnych, które nie wpisują się bezpośrednio w potrzeby uczniów. Są to na przykładowo zajęcia teatralne, w których nie chce nikt uczestniczyć, natomiast są zajęcia jest zapotrzebowanie na zajęcia fotograficzne, które nie są organizowane w konkretnej placówce czy też miejscowości. Są też trudności w dostępie do oferty zajęć dodatkowych. To dotyczy głównie miejscowości mniejszych, w których są trudności w połączeniu z transportem publicznym, gdzie młodzi ludzie nie mogą dojechać na te zajęcia, ponieważ gdyby mają tylko jeden autobus o godzinie 15 powrotny z miejscowości, w której jest szkoła, do miejscowości, w której mieszkają, a także organizacja zajęć płatnych, na które nie stać młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji lokalnej. Są to dane akurat pokazujące perspektywę w województwie zachodniopomorskim. Raport jeszcze, to jest taka zajawka, ale raport zostanie wydany na dniach, więc także tutaj już taki przedsmak tego raportu, co w nim będzie czekało, ale myślę, że biorąc pod uwagę też praktykę taką, którą podejmujemy z Martą w różnych częściach Polski, jak gdyby można znaleźć potwierdzenie tego, pytanie tego, dlaczego właśnie młodzi ludzie nie są zaangażowani i nie angażują się w takie zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne. Tutaj patrzę na zarządzanie czasem. Pojawił się problem zarządzania czasem. Ja napisałam taką moją refleksję, że młodzież została rzucona na tak zwany poligon samodzielności. Na poligon samodzielności i tak naprawdę ta młodzież nie do końca zdała ten egzamin na tym poligonie samodzielności. Zgodzę się też z tym, co ty mówisz, że nie odpowiadamy jako szkoła, teraz będzie generalizacja, której nie lubię, ale chcę ten przykład przywołać, nie odpowiadamy jako szkoła na rzeczywiste potrzeby uczniów. A nie odpowiadamy dlaczego? Ponieważ wielu nauczycieli mówi, bo nie mam na to czasu. Bo jak mam prowadzić fakultet z języka polskiego dla maturzystów, to nie będzie to fakultet dynamiczny. Tylko przychodzą i słuchają, co ja mówię i się nie wypowiadają. Na przykład, tak? Więc tak naprawdę młodzież widzi, że jeżeli ktoś nie płonie sam jako nauczyciel, to nie jest w stanie zapalić tych innych osób, czyli tych, z którymi ma do czynienia. I często też, nie oszukujmy się, są teorie mówiące o tym, że lekcje to jest strata czasu. A z kolei jak zapytałam moich uczniów, czego dowiedziałeś się o sobie podczas pracy zdalnej, pisali wypracowanie na ten temat. I muszę Państwu powiedzieć, że pocieszające jest to, że wielu z nich dowiedziało się o sobie tego, że nie umie pracować, ponieważ nie umie zarządzać swoim czasem. To jest to, co tutaj Pani Monika napisała. Ma problem z zarządzaniem czasem. Po drugie, uczniowie dowiedzieli się też tego, że ten nauczyciel, który jest w sali lekcyjnej, zawsze jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, a tu musisz sam szukać tego pytania. Byli też tacy, którzy powiedzieli sobie, ok, skoro zostałem postawiony w sytuacji zmiany, to muszę się teraz w tej zmianie odnaleźć. I patrząc na tą aktywność uczniów i uczennic z województwa zachodniopomorskiego, pomyślałam sobie tak,
ta młodzież w tych badaniach mówi, czego chce, a mówi też, czego nie chce. I to jest piękne. Można by tak naprawdę zadać też pytanie swojemu dziecku. Albo też pytanie, czego chcesz od swojego życia zawodowego? Czasami też pytamy, czego chcesz od swojego życia, ale też rozpocząć tym pytaniem drogę, pracę nad drogą do celu zawodowego. Tak bym to określiła. Pojawiło się też pytanie na czacie, czy jak ktoś ma 16 lat, to czy coaching jest wskazany, czy doradztwo zawodowe, czy ten coaching to jest dobry pomysł. Jako coach i doradca zawodowy odpowiem. Jeżeli przychodzi rodzic z 16-latkiem do coacha, to zawsze proszę o zgodę rodzica. Ponieważ organizacja International Coach Federation, którą reprezentuję, mówi o tym, aby nie coachować dzieci, a to jest dziecko. Ale nie ukrywam, że można zacząć pracować z tym 16-latkiem pod kątem doradztwa zawodowego, z wykorzystaniem doradztwa zawodowego i zadawać na kolejnym spotkaniu pytania stricte coachingowe, które przyczynią się tak naprawdę do poszerzenia świadomości tego młodego człowieka. Natomiast rzeczywiście to, co w tej chwili dzieje się w szkole podstawowej, to budzi czasami grozę, nie boję się tego powiedzieć, ale proszę Państwa, skoro szkoły wysłały nauczycieli różnych specjalizacji, wysłały na doradztwo zawodowe, już mówiąc kolokwialnie, to wracamy znowu do tego, co Mateusz mówił, że w nauczycielu musi być ta iskra i musi być ten potencjał, bo jeżeli ja się nie nadaję do doradztwa zawodowego, to nie powinnam się tym zajmować. Ale jeżeli mam dowody, że i mam potencjał do tego, by pracować w tym obszarze, to jak najbardziej. Cieszę się, że Państwo zadajecie te pytania, że komentujecie. Uważam, że to jest świetna sprawa, bo tak naprawdę to jest studnia wiedzy dla wszystkich, którzy dzisiaj tutaj na naszym webinarze się zjawili. I za to też Państwu dziękuję, chociaż jeszcze się nie żegnamy. To teraz zarządzanie czasem jest to bardzo ważna umiejętność, którą faktycznie tutaj będziemy rozwijać, ponieważ mam jeszcze kilka takich treści, które chcielibyśmy Państwu przekazać. Jeszcze jedna informacja aktywności uczniów i uczennic, dlaczego uczniowie nie angażują się w wolontariat, ponieważ faktycznie z tego badania ponad 3600 młodych osób, 47% uczniów nie angażuje się w działania wolontariackie. Jako główny powód nieangażowania się wskazuje brak czasu, którego nie ma, ale też widzimy przeciążenie pewnymi innymi obszarami. Też nie wiedzą, w jaki sposób mogliby pomagać innym, jak również nie wiedzieli sami, że mogą być kiedykolwiek wolontariuszką, czy też wolontariuszem w działaniach organizacji, albo też nie znają takiej oferty działań wolontariackich, w które mogliby się angażować. I teraz w kolejnych częściach slajda przygotowaliśmy dla Państwa takie pokazanie, dlaczego taka aktywność wolontariacka społeczna lub też angażowanie się w różnego rodzaju projekty, zaangażowanie społecznego może mieć wpływ. Pani Justyna pisała o projekcie, który realizuje ze swoją fundacją na Pomorzu, gdzie faktycznie remontowane są domy dla młodych osób znajdujących się w potrzebie. Jest też bardzo ciekawy program, więc też zachęcamy do jego zapoznania. Remont domów, także piękna inicjatywa. Tak, i też bardzo dziękujemy za Państwa aktywność na czacie, więc tutaj też obserwujemy różne informacje, więc odniesiemy się do tego na pewno w ostatniej części podsumowania webinaru, a teraz tak, żeby przekazać jeszcze pozostałe treści, chcielibyśmy też skupić się na wolontariacie, a rynku pracy. Dobrze, wolontariat, a rynek pracy. Młodzi ludzie, podejmując wolontariat, tak jak powiedziałam Państwu, doświadczają tej próbki pracy, uczestniczą w próbce pracy, ale też czynią to tylko i wyłącznie dlatego, aby przekonać się, czy rzeczywiście ich predyspozycje zawodowe, zdiagnozowane na etapie, powiedzmy, szkoły podstawowej, czy jakiś czas temu na etapie gimnazjum, są tymi, które rzeczywiście powinny być realizowane w ich ścieżce zawodowej. Młodzież z mojej szkoły, z potocznie tak zwanej samochodówki, uczestniczy w pracach, w warsztatach, w firmach motoryzacyjnych, otwiera się również jako wolontariusze na hospicja, na szpitale, wszędzie tam, gdzie jest ta pomoc potrzebna. I ja nazywam to drogą szukania. Ta młodzież, która jest w działaniu wolontariatu, szuka, ale też szuka odpowiedzi na to, kim ja jestem jako człowiek, jako jednostka społeczna. W jakim kierunku ja chcę zmierzać jako ta jednostka społeczna, a to przełoży się później tak naprawdę na efekt, czyli na kogo ja wyrosnę jako dorosły człowiek.
Dzisiaj to pokolenie Zetów jest pokoleniem bardzo świadomym. To pokolenie, które nie boi się zmiany i które do zmiany bardzo szybko się przystosowuje. Celowo nie używam słowa dostosowuje, używam przystosowuje. Odnajdując się w tej zmianie, a zmianą dla młodego człowieka, który żyje sobie w jakiejś strefie komfortu, jest też, proszę Państwa, wolontariat, młodzi ludzie szukają szansy na to, aby poznać rynek pracy, aby dowiedzieć się, jaki ten rynek pracy jest, aby dowiedzieć się, czego oczekuje. I piękne jest też to, że przychodzą do doradcy zawodowego, czyli do mnie w szkole i mówią, wie Pani, dowiedziałem się o sobie, że nie nadaje się do pracy w hospicjum, bo ja nie mam takich emocji na wodzy, jak tam trzeba byłoby mieć. Albo dowiedziałem się, podejmując działania w Szlachetnej Paczce, jak wielu ludzi jest potrzebujących. I to jest też piękne. Z jednej strony doświadczenie pracy, a z drugiej strony doświadczenie tego człowieczeństwa, o którym ostatnio tak wiele się mówi. Rynek pracy jest gotowy na osoby, które w swoim CV umieszczają wolontariat. To są nawet dodatkowe punkty. Biorę udział jako doradca zawodowy, jako coach w rozmowach rekrutacyjnych do różnego rodzaju firm i powiem Państwu, że kandydat, który ma wpisany wolontariat i który jest w stanie udowodnić, że rzeczywiście tam był, pracował, działał, jest kandydatem na miarę złota, bo to też kandydat, któremu ktoś przekazał wartości. Wartości a propos obszaru biznesowego, w którym się porusza, albo w ogóle w obszaru zawodowego. Pokrótce naprawdę. Wnioski. Rynek pracy jest gotowy na młodego pracownika, ale oczywiście na swoich warunkach. Super, mile widziani są ci, którzy zdobyli doświadczenie poprzez wolontariat. Uważam, że trzeba nauczyć młodzież kultury pracy, nie mylić z kultem pracy. Tutaj trochę tak przyznam się prześmiewczo, bo że ten kult pracy nie jest młodzieży do końca bliski, a nawet nie jest, bym powiedziała, znany. I wolontariat pozwala młodemu człowiekowi na poznanie kultury organizacji i wyposaża go przede wszystkim w to, co już mówiłam, niezbędne doświadczenie i pozwala na dookreślenie potencjału zawodowego albo też na odkrycie w ogóle potencjału zawodowego. I człowiek tak naprawdę dzięki rodzicowi, dzięki wolontariatowi może określić swój cel zawodowy, co bez wątpienia ułatwi mu start w przyszłość. I myślę też, że młodzi ludzie, jak mówią, próbują aż do tego stopnia, że się przekonam, że się do tego nadaję, to tak naprawdę oni szukają siebie. Czyli każda próba wolontariatu jest dla mnie próbą szukania. I to jest piękne. To jest, poruszyłaś też temat bardzo ciekawy, o którym jeszcze moglibyśmy rozmawiać. I też gdyby ja ze swojej praktyki z chęcią opowiedział o tych doświadczeniach młodych ludzi, jak my też pracujemy przykładowo na portfolio, pracujemy na portfolio młodego człowieka, gdzie faktycznie zastanawiamy się, dokonujemy refleksji nad aktywnościami, zastanawiamy się, czego mogliśmy się nauczyć, wykonując poszczególne działania. Oczywiście my mówimy z takiej perspektywy, że dlaczego, co zyskujemy, ponieważ bardzo często obserwując różne działania społeczne, gdyby brakuje takiej stopklatki, zastanowienia się faktycznie, dlaczego dane działanie nie wyszło, komu ono pomogło, co się przez to działanie zmieniło, bo czasem obserwujemy różne takie działania, w których faktycznie angażujemy się społecznie, które są robione działaniem dla działania. Gdzie gdyby robimy kolejną zbiórkę, ale nie zastanawiamy się, w czym ma to pomóc oraz w jaki sposób te działania wpłynęły na też na społeczność czy też na młodego człowieka. I teraz przechodząc do takich właśnie ćwiczeń, które przygotowaliśmy dla Państwa, nie wiedzieliśmy, że będzie taka super aktywność na czacie oraz też, że będziecie Państwo aktywnie uczestniczyć, więc także mamy ćwiczeń chyba, które zostawimy taką dla Państwa z taką refleksją do ich wykonania. Pracując nad prezentacją zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy szukać różnych aktywności i różnych programów, które możemy realizować. I tutaj zaprojektowaliśmy taką kartę dla młodego człowieka, czy też dla nas samych, najbliższy rok szkolny, w którym mamy też takie cztery kategorie różnych programów: edukacyjne, stypendialne, wolontariackie, autorskie, społeczne. I tutaj są opisane różne możliwości, to może być też forma bingo, ewentualnie do odhaczenia, który program udało nam się zrealizować. I w obszarze edukacyjnym też obiecuję Państwu, żeby nie przedłużać czasu, podeślemy linki w mailu dla Państwa do wszystkich programów oraz te treści, które były poruszone. Mamy program Erasmus Plus, który możemy faktycznie organizować dla młodych ludzi, wymiany międzynarodowe, albo też projekty z zakresu edukacji sportowej, czy edukacji obywatelskiej, ale również w ramach których młodzi ludzie mogą wyjechać na przykład na
wymianę międzynarodową, albo też studiować za granicą, lub też są to wyjazdy dla państwa, z takiego też obszaru Erasmusa Plusa, w których państwo jako pedagogowie, pedagodzy, nauczyciele możecie aktywnie też rozwijać swoje kompetencje. Istnieje też taka możliwość, kiedy młody człowiek, uczeń, na przykład mając 14 lat, myśli o tym, żeby założyć własny startup, a jest to niemożliwe, to może doświadczyć swoich sił, zakładając też, spróbować siebie, zakładając wspólnie z kolegami w szkole spółdzielnię uczniowską. Istnieje również taka szansa, aby angażować się w młodzieżowych radach lub też organizacjach młodzieżowych. Tutaj podeślemy link do grupy na Facebooku, tak żebyście mogli Państwo ewentualnie podesłać swoim podopiecznym lub też dzieciom informacje, gdzie takich informacji mogą szukać. Jest strona, którą Państwu polecam, i też moje stypendium.pl, to jest skarbnica wiedzy o różnych programach stypendialnych w Polsce. I ja, będąc uczniem i potem studentem, gdyby też znalazłem sporo programów, które faktycznie udało mi się wziąć, gdyby to jest nie tyle doskonała przestrzeń tego, żeby otrzymać, poznać inne osoby, ale też otrzymać środki na to, żeby rozwijać swoje umiejętności, swoją wiedzę oraz też przykładowo zakupić niezbędny sprzęt do tego, żebyśmy mogli dalej się realizować. Mamy program stypendialny organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II, w którym faktycznie młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na własny rozwój. Mamy program w Fundacji Start to Start, w ramach którego młodzi ludzie idący na studia mogą otrzymać 1600 zł miesięcznie przez cały okres studiów na to, żeby mogli się rozwijać. Mamy programy wolontariackie, też ten obszar wolontariatu, o którym mówiliśmy. Program Ochotnicy Warszawscy, do którego link przesłaliśmy na czacie, strona ngo.pl, lub też inne organizacje pozarządowe, które możecie Państwo znaleźć m.in. w grze zmiany lub też na stronie ngo.pl. Mamy programy, które pomagają młodym ludziom rozwijać swoje umiejętności, ale też robić dobro na rzecz najbliższego otoczenia i wymyślać różne rzeczy, też diagnozować taką najbliższą społeczność i też o grupy, które wymagają wsparcia, potrzeby. Jest to program realizowany przez Biuro Edukacji oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, program Aktywna Warszawska Młodzież. Mamy też stronę eurodesk.pl, na której są informacje o różnych konkursach, programach, wymianach organizowanych w skali polskiej, w skali ogólnopolskiej, jak i w skali europejskiej, oraz stronę grant dofinansowania, w ramach których możecie Państwo, pracując w różnych organizacjach lub też szkołach, otrzymywać dofinansowanie, żeby realizować ciekawe projekty rozwijające kompetencje młodych osób. I mamy jeszcze jedno, mówiliśmy, narzędzie, do którego chciałbym nawiązać, to jest kompetencje przyszłości. Mówiąc o kompetencjach przyszłości, wskazaliśmy 8 kompetencji, które zostały uznane w 2011 roku przez Phoenix Research Institute za kompetencje przyszłości, które będą obowiązywały pracowników w 2020 roku. I to jest taka skala, na którą przygotowaliśmy, to prześlemy Państwu w PDF-ie, taką, żebyście mogli Państwo dokonywać autorefleksji. Wybraliśmy takie 4 kategorie, jaka mogą coś jeszcze zrobić. To znaczy, że dana kompetencja, gdyby ona jest u mnie rozwinięta, ale też cały czas mogę rozwijać się, na przykład, żeby móc dalej jeszcze, ona znalazła się na wyższym poziomie. Możemy zaznaczyć, że daną kompetencję mamy rozwiniętą dobrze, wysoko albo bardzo wysoko. I wskazaliśmy 8 kompetencji, jak myślenie kreatywne, myślenie projektowe, zdolność do analizowania i rozwiązywania problemów, inteligencja społeczna, inteligencja emocjonalna, zdolność do pracy w wielokulturowym środowisku, umiejętność pracy w zespołach wirtualnych, umiejętność filtrowania danych w szumie informacyjnym. I dzisiaj ta przedostatnia kompetencja, którą mamy, umiejętność pracy w zespołach wirtualnych, przeglądając nasze slajdy, zastanawiałem się, że faktycznie nie myśleliśmy o tym, że gdyby ta praca zdalna, praca wirtualna tak bardzo się rozwinie w 2020 roku. I myślę, że autorzy tego raportu z 2011 roku również nie myśleli o tym, że faktycznie przejdziemy przez pół roku na taki bardzo tryb zdalny, który nadal będzie się rozwijać, który też zmieni funkcjonowanie rynku pracy oraz organizacji niektórych działań. Jeszcze Marta, jeśli mogę... Nic nie dodaję, bo ze wszystkim się zgadzam, ponieważ razem to ustalaliśmy. I myślę sobie, że tak, relacje, umiejętności, osobowość, zapał to konto tej kariery. Oczywiście ten urok osobisty też jest ważny, tutaj bez dwóch zdań podpisuję się przed tym. Natomiast kontakty, fach, tak, to też młodzież na pewno się z tym zgodzi. No to konto kariery każdy z nas też ma i myślę, że warto powiedzieć temu człowiekowi, jakie są elementy w ogóle konta kariery, jakie są elementy potencjału. I tak jak mówiliśmy na początku, zbadanie tego potencjału, zdiagnozowanie, potencjał jaki, do czego i co dalej z tym potencjałem zrobić. Ja bardzo się cieszę, że nasze dzisiejsze spotkanie sprowokowało też taką dyskusję, która tutaj trwa i nawet żałuję, że już się kończy nasze spotkanie, ale myślę, że będą kolejne też jako doradcy zawodowi, że będziemy mogli się wypowiedzieć i im będziemy mogli pomóc rodzicom, a przede wszystkim pomóc naszym uczniom. Tak więc tutaj też dziękuję bardzo.
nie tylko równania i też które powstało, że faktycznie też moim zdaniem, jak gdyby to konto kariery, które mówimy też John Acuff wskazał w swojej książce Zawodowo od nowa, mamy też jak gdyby relacje, o których mówiliśmy, czy też umiejętności, osobowość, one też przysłaliśmy Państwu test osobowości, który jest dostępny w internecie, ale też faktycznie to wszystko możemy rozwijać, angażując się w różnego rodzaju działania, robiąc, czyniąc dobro i jednocześnie też taką doświadczając różnych okoliczności i możliwości, no i też ten zapał, na ile nam się faktycznie chce robić pewne działania, też powiązany trochę z tą umiejętnością zarządzania czasem, na ile znajdujemy przestrzeń do tego, żeby angażować w różne działania i też znajdować przestrzeń do tego, żeby robić coś, co tak naprawdę lubimy. I już teraz tak nie przedłużając, jedną grafikę. Być może Państwo znają bajka, która powstała w latach 60. pokazująca, jak będzie wyglądać świat za 100 lat. Czyli w 2060 roku, to jest kadr z bajki Jetsonowie, który pokazuje świat, który będzie faktycznie takim perspektywa nieodległa, w której faktycznie pojawią się roboty, że będzie część pracy wykonywana przez roboty. Zamieszczamy bardzo humorystycznie z taką refleksją, że faktycznie ta rzeczywistość się trochę zmienia, że na początku jeszcze 60 lat temu nikt nie zdawał sobie sprawy, jak ten świat będzie wyglądać, on cały czas idzie do przodu, cały czas się rozwija i być może ta perspektywa, która jest 2060 roku będzie tak zrealizowana, może być, może tak będzie wyglądała, ale też zamieszczamy to, ponieważ też często pracujemy z metaforą i często wykorzystujemy różne narzędzia, między innymi bajki, więc to jest też super przestrzeń do tego, żeby podczas zajęć z młodzieżą zastanowić się na różnych bajkach i przeanalizować, jak ten świat będzie wyglądać oraz co faktycznie w tym świecie przyszłości ci młodzi ludzie będą mogli robić. I teraz Marta, myślę, że to także czas taki nie będziemy przedłużać, bo już tak. Już tutaj przedłużyliśmy, za co przepraszamy. Myślę, że powinniśmy przeprosić, że przepraszamy. Tak, przepraszamy Państwa za to, że przedłużyliśmy czas, ale też bardzo żałujemy, że tak trochę szybko i że też jakoś tutaj nie mogliśmy jeszcze tak bardziej szczegółowo mówić niektórych narzędzi. Ale teraz gdybyście mieli Państwo jeszcze jakieś pytania, też zachęcam, służymy na nie odpowiedzią. Oczywiście będą podane też nasze dane, będziecie się mogli Państwo z nami skontaktować, na pewno wesprzemy tutaj w różnych sprawach. Materiały Państwo dostaną, dane, o, już się dane wyświetlają, także macie Państwo namiary na nas. Tak, jesteśmy dostępni mailowo, facebookowo, linkedinowo, gdybyście Państwo mogli. Oczywiście prezentację podeślemy i też linki także. Tak, linki również oraz te karty wybierzemy z prezentacji w formie PDF-ów, tak żebyście mogli Państwo je wykorzystywać do pracy z młodzieżą, ewentualnie sami wykonać jako też autorefleksję po dzisiejszym webinarze. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział, dziękujemy za miłe wiadomości w kierunku prowadzących wysyłane. Cieszymy się, że nam też się chce jeszcze chcieć i mamy nadzieję, że Państwo będziecie też chcieli wspierać młodzież i że będziecie ją wspierali cały czas. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie z Bydgoszczy. Dziękuję Ci, Mateuszu, również. Dziękuję, Marto. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że do zobaczenia. A z osobami, które kojarzymy z czatu, więc także mam nadzieję, że będziemy mieli taką przestrzeń do spotkania się na żywo niebawem. Tak. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. Jeszcze zobaczymy, jakieś wiadomości przechodzą, także z ciekawości zostańmy może jeszcze chwilkę. Tak. Cieszę się, że zainspirowaliśmy. To ważne. Tak, tak. I mam nadzieję, że te nasze karty zostaną też wykorzystane w praktyce, że to też będzie taka przestrzeń przez uczestniczki webinaru, żeby mogli to realizować w przyszłości. Nawet z młodzieżą też niektóre z tych zadań można realizować na godzinach wychowawczych. Jasne. Więc to jest też taki wątek, którego też mogliśmy poruszyć, ale też osoby z nami są, więc takie godziny wychowawcze, które są niewykorzystane do końca, aby mówić też o potencjale i też możliwościach i angażowaniu się młodzieży, ale też może przestrzeń na kolejny webinar, o tym jeszcze myślę, że moglibyśmy rozmawiać. Co najmniej 5 możemy jeszcze poprowadzić, bo bardzo dużo tematów tutaj się zjawiło. Dobrze. Czekamy na wiadomość od pani Małgorzaty, bo tak pani Małgorzata, teraz Centrum Edukacji Obywatelskiej pisze do nas, a mam pani. Dobrze. Tak, dziękuję pani Małgorzato za też nagranie. Nagranie będzie, myślę, że ciekawe i można będzie sobie odtworzyć i w chwili nawet zwątpienia znaleźć swój potencjał z wykorzystaniem naszej tutaj prezentacji i naszych działań.
Kończymy. No to kończymy. Wszystkim dziękujemy za pomoc nad nami, więc technologiczne, techniczne. Dziękujemy. Tak. Wszystkiego dobrego. Do miłego zobaczenia. Pozdrawiamy.